Witamy, witamy na kolejnej Polsce bez mitów. Tym razem z Łukaszem Tomysem, moim kolegą ze studiów, którego troszkę znacie, ponieważ mówiłem wam o tym koledze, który wydaje audiobooki właśnie te o Henrym Fordzie i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie on, Łukasz Tomys, kolega ze studiów, przedsiębiorca, witaj. Cześć, no a o audiobookach wiedzą, a czym jeszcze się zajmujesz? Bo dzisiaj tak bardziej z perspektywy przedsiębiorcy, gospodarca. Mhm. Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem jako inwestor giełdowy, taką swoją jakby niezależną, że tak powiem w cudzysłowie, karierę, więc troszkę można powiedzieć, że od teorii poszedłem później w stronę praktyki, czyli własnego biznesu i pewnie jest to taka nietypowa dosyć kolejność, bo i jeśli o was chodzi, jeśli ktoś z was jest młody, zaczyna dopiero, to myślę, że jednak lepsza byłaby ta kolejność, żeby najpierw prowadzić własną firmę, a dopiero później zostać inwestorem giełdowym. Na przykład tak radzi właśnie Robert Kiyosaki, którego pewnie znacie, bogaty, biedny ojciec. On tam właśnie mówi o tej drodze pracownika etatowego, później samozatrudnionego, czyli taki, który jakby swoją pracą ten przychód generuje. Później przedsiębiorca, czyli ktoś, kto jakby zarabia przede wszystkim na pracy innych ludzi. No i wreszcie inwestor to jest ten taki najbardziej dojrzały. Najtrudniejsze, tak? Twoim zdaniem? Tak. Wiesz co, Warren Buffett tak fajnie mówi w ogóle o tym, że jego zdaniem dobry przedsiębiorca ma większe szanse, że będzie dobrym inwestorem i na odwrót, że to się bardzo fajnie łączy, bo jeśli rozumiesz rynki finansowe, jak działają, stopy procentowe i tak dalej, no to jesteś wtedy lepszym przedsiębiorcą. No to są takie, to jest takie, taka podstawowa wiedza każdego inwestora, czyli inwestorzy mają to w małym palcu. No na przykład, ja na przykład zajmuję się właśnie w tej chwili przede wszystkim audiobookami, więc myślę, że wielu przedsiębiorców drobnych, no nie wie na przykład czym jest ROE, Return on Equity, czyli stopa zwrotu z kapitału własnego. No a dla mnie jako inwestora... Kiedyś słyszałem, ale wyjaśnij, tak? Tak, na przykład jest, mogę wam powiedzieć, że jest ROA, czyli Return on Assets i Return on Equity, czyli ROE, i one się różnią tym, że ROA to jest stopa zwrotów z aktywów, a ROE dotyczy kapitału własnego, czyli jeśli posiłkujecie się kredytem, no to wtedy to ROE będzie wyższe. Może nie będziemy aż w takie technikalia. Nie, dlaczego? Dlaczego? Bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie. A powiedz, generalnie o naszej giełdzie się mówi czasami, że jest tam przeregulowana, ciasna finansowo i takie inne różne rzeczy. Mi jest ciężko powiedzieć, czy się zgadzasz z tym, czy da się zarobić jakieś większe pieniądze, czy ciągle jesteś skazanym na takie drobne kroczki. Jak to widzisz, jak w ogóle polska giełda wygląda? Na tyle innych na przykład. Wiesz co, uważam, że w ogóle pod tym względem między innymi warto inwestować na polskiej giełdzie, że mamy do dyspozycji takie narzędzia optymalizujące jakby nam podatki, czyli uważam, że na przykład świetnym rozwiązaniem jest rachunek maklerski w ramach konta IKZE, czyli to jest to takie konto zabezpieczenia emerytalnego i możemy tam sobie wpłacać co roku, nie chcę pomylić, ale około 8 tysięcy dla osób pracujących na etacie, przedsiębiorcy 10-11 tysięcy, to co roku się zmienia w zależności od przeciętnych zarobków w Polsce. I te pieniądze możemy sobie odjąć, wpłatę na ten rachunek maklerski IKZE możemy sobie uznać jako koszt i zmniejsza nam to odprowadzany podatek dochodowy, czyli przy jednoosobowej działalności od firmy, no to jest rewelacja, bo jakby jeśli mamy na przykład, wpłacimy sobie 10 tysięcy, no to na dzień dobry ponad 2000 zł już zyskujemy, bo obniża nam to podatek. No i druga taka rzecz. To jest taka zachęta do inwestowania na giełdzie? Tak. To jest specjalnie tak ustawione? Wiesz co, to nie trzeba koniecznie inwestować tych pieniędzy na giełdzie, bo można też po prostu traktować to jako zakup obligacji, lokatę bankową. Bardziej wiesz co, chyba jest to zachęta, żeby Polacy oszczędzali, żeby powstała taka klasa średnia w naszym kraju. To chyba jest taki wynalazek jeszcze z czasów, przypuszczam, rządów
Platformy albo nawet kilkanaście lat temu jeszcze te partie typu, czy kilkadziesiąt, nawet Kongres Liberalno-Demokratyczny, no nasza Polska tutaj... Czy coś tam jednak pomyśleli o zostało o coś z tych takich czasów neoliberalnych chyba w latach 90. XX wieku, bo my mieliśmy, prawda, Balcerowicza i tak dalej. I to są chyba takie, bo powiedzmy sobie szczerze, z tego korzystają ludzie nie ci najbiedniejsi, tylko to jest w sumie pomoc dla tych, którzy już sobie dobrze radzą, żeby jeszcze mogli sobie optymalizować, prawda? I taką poduszkę mieli troszeczkę. Tak, bo no większość ludzi z tego nie korzysta, bo nawet nie mają takich możliwości, żeby co miesiąc na przykład 1000 zł sobie odkładać. No i jeszcze wspomnijmy, że jest IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, i tam można jeszcze więcej wpłacać. Nie chcę pomylić, ale w tej chwili to już jest chyba 18-20 tysięcy rocznie. Czyli tak naprawdę jest to narzędzie dla tych zamożniejszych Polaków, więc ciekawa sprawa. No ale jest takie, to wygląda rzeczywiście na takie zabezpieczenie, takie tworzenie trochę zrębów klasy średniej, jak to się mówi. Że coś takiego. W innych krajach czegoś takiego raczej nie ma, według twojej wiedzy? Kurczę, wiesz co, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale przypuszczam, że nie ma, wiesz, tak mi się wydaje, nie słyszałem o takich rozwiązaniach. Kolejna rzecz na przykład w Polsce, jeśli chodzi o polskich inwestorów w stosunku do amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych już w tej chwili albo już to wprowadzono, albo pracuje się nad tym, że jakiś multimilioner, który ma bardzo wysokie zyski kapitałowe, żeby on też płacił później już progresywnie, czyli u nas mamy 19% tego podatku Belki i nawet jeśli ktoś obraca milionami złotych na giełdzie i wygeneruje no kilka milionów złotych na przykład zysku w ciągu roku, to i tak płaci tylko 19%, a w Ameryce albo wprowadzono, albo się wprowadzi już takie rozwiązanie, że to też będzie tak samo rosnąć jak te podatki przy pensjach, prawda? Czyli W ten sposób. Tak. Tutaj już się pojawiło parę pytań. Co sądzisz o... tutaj wyświetlę, bo mam możliwość wyświetlenia. Co jest warte to, co mówi Trader 21? Spotkałeś się z Traderem 21? Wiesz co, tak, oczywiście słuchałem jego. Osobiście z nim nie miałem nigdy kontaktu. Wiesz co, ja akurat ostatnio z kimś rozmawiałem, z moją koleżanką, która mi wysłała jakiś podcast kogoś interesującego, właśnie co mówił o ekonomii. Ja tam troszeczkę żartowałem, wspominałem o tobie, Piotrze, że ty sobie upatrzyłeś troszeczkę Bartosiaka jako takiego, wiesz, osobę, która no, robi karierę w Polsce jakoś na YouTubie i tak dalej, ale merytorycznie punktujesz trochę tę osobę. No on jest mocny teatrem, a słaby merytoryką, dlatego jest... ja jestem bardziej zaniepokojony jego społecznym oddziaływaniem. Może tak. Rozumiem. Wiesz co, nie chciałbym tak iść w taką stronę atakowania kogoś, ale no, Trader 21 nie byłby tutaj dla mnie pierwszym wyborem, jeśli chodzi o autorytet, bo mam wrażenie... Czyli też jakby troszkę odpowiedniego. Wiesz co, nie podoba mi się u Tradera 21 w stosunku do innych, na przykład ja śledzę na przykład Alberta Rokickiego, który prowadzi bloga Long Term, czyli takie długoterminowe inwestowanie oparte na zasadach Warrena Buffetta. Więc śledzę sobie tego long terma już od 7 lat i ten long term na przykład charakteryzuje się tym, że on buduje modelowy portfel, można obserwować jego typy, no i można weryfikować słuszność jego prognoz. Natomiast z traderem 21 jest tak, że u niego to wszystko jest takie bardzo zamydlone i ja nie kojarzę, żeby on pochwalił się, jak dokładnie wygląda, może jestem w błędzie, ale jeszcze 2-3 lata temu wiem, że tego nie robił i jest za to szeroko krytykowany, że wypowiada się ogólnikowo, to się mówi, że wypowiada się jak delficka przepowiednia, wyrocznia, tak. Czyli formułujesz, wiesz, ja mogę wyrazić takie prognozy, sytuacja tureckiej liry, kurs liry będzie zależał od relacji Ankary z Waszyngtonem na przykład i to zdanie będzie pewnie zawsze tak poprawne. To jest tautologia, prawda? Że tak, zdanie poznawczo puste. Tak samo mogę powiedzieć, że sytuacja polskich gospodarstw domowych
poprawi się, jeśli stopy procentowe w Polsce spadną, czyli oprocentowanie kredytu wtedy spadnie. No, takie... no pewnie tak. Fajnie, że Trader 21 otwiera ludzi na te zagadnienia makroekonomiczne, bo tam mówi, wiesz, jaki jest PKB Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin. Myślę, że fajnie, że tak dużo, podobnie jak z Bartosiakiem, prawda, że mnie to cieszy na przykład, że na tym, że na niektórych kanałach jest 500 000 wyświetleń, że ludzie w ogóle chcą takiej wiedzy. To już jest pozytywny sygnał. Myślisz? No, ale że... potem jest szybko, to jakby idzie w palnik trochę. No ale dobrze. Okay. A tutaj jest jeszcze, jak już jest pytanie, co sądzisz o innych portalach, to czemu nie? To jeszcze, bo jedno jest jeszcze. Co sądzisz, a nie, o aplikację, przepraszam, o aplikację pytanie. Aha, ja jeszcze pozwolę sobie na wtręt, kogo ja czytam na przykład, mogę powiedzieć. Jasne. Osobiście od 2010, bo ja inwestuję na giełdzie od 2008 roku, więc powiem tak, że ja od 2009 roku, to już jest kurczę kawał czasu, 13 lat, prawie wszystkie artykuły czytam Tomasza Hońdo. Tomasz Hońdo przez samo H. W Parkiecie sobotnim się pojawiają jego artykuły i tam jest naprawdę merytorycznie. Jest na przykład, czym on tłumaczy podstawowe pojęcia, na przykład podaż pieniądza M1, właśnie pokazuje, jak polska giełda reaguje na podwyżki albo obniżki stóp procentowych, więc bardzo ciekawe analizy, więc long term to jest jedna rzecz, lubię go. I druga rzecz, właśnie ten Tomasz Hońdo, nadal do niego zaglądam. Właśnie tutaj, o, to jeszcze raz może o te aplikacje spytamy, a potem ja już przejdę do moich pytań. Dobra. Chodzi o aplikację do handlu na giełdzie, tak? Czy... Wiesz co, ja nie wiem, co to jest ta aplikacja Robinhood i Retail Trade do końca. Mam listę dosyć, ale to je, wiesz, widzowie pytają, to ja... Rozumiem. Wiesz co, Robinhood, szczerze mówiąc, ja już może jestem troszeczkę z tego starszego pokolenia, już 40 lat mi w tym roku stuknęło. Jesteśmy z kolegami ze studiów, więc tak, podobnie. Tak? Wiem, że Robinhood to już jest trochę jak z Bitcoinem, że Bitcoin też już leży trochę poza moim zainteresowaniem. Osoby 30-letnie to 25-30-letnie wiem, że tym Bitcoinem się strasznie fascynują. Żyją tym, tak. Miałem jakieś, wiesz co, prelekcje na przykład dotyczące giełdy, więc tam połowa pytań później po prelekcji dotyczyła Bitcoina. Jeśli chodzi o Robinhood, nie chciałbym się wypowiadać, to wydaje mi się, że to głównie używają tego po prostu amerykańscy inwestorzy czy gracze, bo tu też warto by było rozróżnić graczy i spekulantów i inwestorów, że... No, dobra, to... Więc ten Robinhood, wiesz co, stał się bardzo modny w czasie pandemii właśnie, w 2021 roku. I wtedy bardzo takiego dużo świeżego na rybku, jak to się mówi, weszło na rynek. I bardzo mocno wzrosły wtedy notowania w 2021 roku tych spółek technologicznych. Uber, Airbnb, czyli tak aplikacja do nocowania, Alphabet, czyli Google oczywiście, te wszystkie firmy, które skorzystały na lockdownie. No i w tej chwili giełda amerykańska leczy kaca, można powiedzieć, po tym szaleństwie, bo wtedy te spółki technologiczne bardzo mocno wzrosły. Pojawili się właśnie młodzi ludzie na rynku, którzy mieli świeży kapitał, dostali w Ameryce w ogóle tę pomoc rządową, pewnie pamiętasz, tam były jakieś takie, wręcz w czasie lockdownu w Stanach po prostu pieniądze poszły. No, młodzi, znaczy w ogóle przedsiębiorcy coś tam dostali, ale, ale pod kątem młodych też, tak? Tak, i to czy nie, młodzi nie dostali szczególnie dużo pieniędzy, tylko po prostu siedzieli też w domach i ktoś, kto był... Aha, no tak. Pracował w restauracji jako kelner, jakiś tam 27-latek, został zamknięty na 4 miesiące na przykład w domu, nie miał pracy, a dostał pomoc rządową. I tacy ludzie, wiesz co, pozakładali sobie rachunki na Robinhoodzie właśnie i ale zaczęli się bawić akcjami. I oni oczywiście, wiesz, no nie kupowali akcji, czekaj, American Express na przykład, jakichś takich starych czy General Motors, tak, tak. Tylko raczej kupili Apple'a, Facebooka, czyli Meta teraz się ta firma nazywa i te spółki technologiczne bardzo mocno poszybowały, plus zyski tych firm poszły w górę, przychody, zyski, no bo ludzie siedząc w domu używali tego, tych aplikacji, no i później to wszystko poleciało i w tej chwili... Uważam, że w tej chwili nie jest najgorszy moment, jeśli chodzi o te amerykańskie spółki technologiczne, że Amazon się przecenił na przykład o 40-50%, więc no ja w tej chwili kupiłem troszeczkę takich amerykańskich akcji właśnie z tych Nasdaqa, czyli tych spółek. Z tym, że, przepraszam, jeszcze tutaj zaznaczę, że cokolwiek bym tutaj mówił, jakiś
typach giełdowych i tak dalej, to są to moje osobiste jakby decyzje i każdy ma jakby swój horyzont też czasowy inwestycji i tak dalej, więc oczywiście nie chciałbym tutaj też niczego typować, bo w polskim prawie za doprowadzenie kogoś do złego rozporządzania własnym majątkiem jest odpowiedzialność za to nawet. Tak myślę, tak, chyba tak. No ale to trzeba pamiętać, że każdy ma inny, na inny termin robi to i to zależy od tylu czynników, że rada dobra generalnie może być w innych okolicznościach. Dokładnie. Wiesz, ja się dopiero niedawno też tak o tym przekonałem, bo wiesz, dużo z książek właśnie, tych, które wydaję, też sobie sam oczywiście słucham, także uczę się przy okazji sam inwestowania też od strony teoretycznej, wydając jakieś audiobooki i takie słyszałem ciekawe porównanie, że możesz na przykład komuś wskazać jakąś spółkę, na przykład nie wiem, producent kuchenek Amika, ale on zainwestuje w tę spółkę pieniądze, które miał przeznaczone na ślub na przykład, na wesele, że rozmawiasz z jakimś 25-latkiem, mówisz mu Amika jest super, kup i trzymaj, tylko że ty masz na myśli kup i trzymaj 5 lat, a u niego na przykład horyzont jest roczny, bo on po roku wyprawia wesele, bo jest młody, bierze ślub albo kupuje mieszkanie na kredyt i potrzebuje tych na przykład 50 tysięcy na wkład własny do zakupu mieszkania, a on ciebie posłuchał, kupił te akcje Amiki, one w ciągu roku spadły 20% i można powiedzieć, że była to inwestycja długoterminowa, podparta jakąś tam analizą fundamentalną, że ta Amika wyglądała na wartościową spółkę, która prowadzi fajny biznes. No ale wyszło na to, że okazało się to spekulacją, bo on miał zbyt krótki horyzont czasowy, więc no właśnie. To może dlatego trader się trzyma takich bardzo ogólnego poziomu, ze względów prawnych, jak myślisz? Nie, wiesz co, bo Albert Rokicki na przykład nie ma z tym problemu, ten long term, tylko trzeba po prostu to, co ja powiedziałem tutaj na początku, dodać. Przed chwilą, trzeba dodać właśnie to, że wszystkie moje jakby te inwestycje, które podaję, nazwy spółek, i prognozy to są moje subiektywne opinie i ja mówię tylko o tym, co ja robię, a nie zachęcam ciebie, żebyś to robił. Więc można to bez problemu jakby obejść. Wystarczy to powiedzieć, tak. Wystarczy to powiedzieć albo małym druczkiem. Ale coraz kolejne ciekawe pytania, więc ja czekam z moimi, aż się skończą ciekawe pytania od widzów. Czemu nie? Jeśli chodzi o tradera, to jeszcze tylko dodam. On, ja kojarzę jedną jego prognozę, gdzie on się pokusił. I on powiedział o rynku nieruchomości w Polsce i się pomylił bardzo mocno, bo on 2-3 lata temu, jak zajrzycie na YouTube'a, poszukacie, wpiszecie sobie Trader 21, mieszkania spadną, coś takiego potanieją. Tak. A przecież nieruchomości rosną. Nie? Tak, więc no pomylił się, ale no ma prawo do tego, bo to naprawdę no, trudno zobaczyć. Dobrze, że nie usuwa tych starych filmów przynajmniej, nie? Czy, myślę, że nie. Można je nadal znaleźć, to tak. I tak nieźle w sumie, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Tutaj jest pytanie, czy zgadzasz się z Michaelem Burry, że powinniśmy się spodziewać załamania na giełdach z powodu rosnącej popularności ETF-ów, w które inwestuje prawie każdy Amerykanin pomimo ostatnich spadków? To jest takie pytanie, co tylko ty będziesz wiedział. Wiecie co, powiem tobie i tutaj twoim słuchaczom, że jeśli chodzi o ETF-y, to, bo ty wiesz chyba tak, czym są, że to jest takie kupowanie po prostu w koszyk, że kupujesz jednostkę ETF-u pakietem, do tego w ogóle namawia bardzo Warren Buffett. W tej chwili generalnie fundusze te takie powiernicze, inwestycyjne, amerykańskie, gdzie ludzie zarządzają kapitałem, notują już od wielu, wielu lat, to już jest trend od chyba kilkunastu lat, że one stopniowo tracą udziały rynkowe. Polecam w ogóle, nie wiem, czy ty może kiedyś recenzowałeś taką książkę Pułapki umysłu. Daniel Kahneman, taki noblista amerykański. Nie, chyba nie. On tam mówi o myśleniu szybkim. Recenzowałem. Nie, chyba nie. On tam mówi, wiesz, o wielu rzeczach, myślenie szybkie i wolne, takie na przykład, że jak na przykład jedziesz samochodem po mieście, w jakimś obcym, to jak będziesz słuchał równocześnie audiobooka z jakąś wiedzą teoretyczną, to będziesz gorzej prowadził ten samochód. Że jakoś tam to myślenie, że to są te różne rodzaje myślenia, to takie intelektualne teoretyzowanie i to najprostsze na przykład. Aha, czyli tu nie chodzi tylko o capacity ogólne, tylko o rodzaj myślenia. Rodzaj myślenia, ale się okazuje, że jednak one jakoś na siebie mają wpływ, że jeśli masz
orientować się w terenie, to wydawałoby się, że to, wiesz, wiedza teoretyczna tutaj nie przeszkadza w tym, że jednocześnie z kimś rozmawiasz. To jest tak podstawowe, orientowanie w terenie jest tak podstawowe, tak. Chociaż dla mnie nie, ja się zawsze wszędzie gubię. Ja się w Wenecji się zgubiłem na przykład i tak dalej, to koszmarnie, nie? Na przykład gubię się generalnie w terenie, więc ja nigdy tego nie robię. Ja albo jedno, albo drugie, tak czy siak, więc nawet nie mogłem tego empirycznie sprawdzić. Więc powiem ci, że to jest taka jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w ostatnich latach i on też tam bardzo dużo pisze właśnie o wynikach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ludzi. No jednym słowem, że tutaj bardzo ci trudno jest pokonać rynek i nie ma sensu płacić na przykład 1-2% opłaty za zarządzanie człowiekowi, skoro automat zrobi to tak samo i będą niższe koszty, czyli jakby nie kontrolujemy stopy zwrotu, ale możemy kontrolować koszty, więc te ETF-y robią się coraz popularniejsze i Buffett też o tym właśnie mówi, że właśnie nie ma sensu. Już wspomniałeś o Buffettie parę razy, ja chciałbym spytać, bo ty wydałeś dużo książek chyba znaczy audiobooków o nim, jego też jakieś teksty wydałeś? Skąd akurat właśnie, bo pamiętam, że w rozmowach naszych prywatnych też zawsze o Buffettie coś powiesz. Tak, tak. I czy on rzeczywiście jest takim guru giełdowym, czy tutaj nie ma żadnego przestrzelenia, faktycznie jest takim guru giełdowym, takim punktem odniesienia dla inwestorów? Wiesz co, ja zaczynając inwestować na giełdzie właśnie w 2008 roku, takie dwie rzeczy, jako historyk, wiesz, tutaj na przykład pierwsza rzecz to było, że spojrzałem, jak wyglądały notowania giełdowe w czasie wielkiego kryzysu lat 29-33, więc powiem ci, że historia, powiem tu pod tym względem historia nauczycielką życia, bo faktycznie powtórzyło się. To samo, znaczy wtedy to była jeszcze większa skala, bo wahania były większe w 29-33, bo ten kryzys był ostrzejszy. Więc tam na przykład akcje spadły o 80% w 29-33, potem się odbiły 400-500%, a tutaj mieliśmy spadek bardziej o 50-60% i wzrost o 100%, ale wahania potężne przy okazji takich kryzysów są. Więc jedna rzecz to właśnie, jak zaczynałem inwestować, to sprawdziłem... Myślisz, że to dlatego, że wtedy rynek był mniej nasycony, że ciągle wchodziły jakieś nowe technologie, coś takiego? Mówisz o tamtych 29, ten wielki kryzys, Great Depression to była numer. Tak, Great Depression, myślisz, że to... Wiesz co, chodzi o to, że teraz, bo wtedy była ta deflacja 20% w tamtym wielkim kryzysie, a tutaj mieliśmy ten quantitative easing. Właśnie ten ostatni kryzys był, wszyscy się przestraszyli, że będzie powtórka tego wielkiego, a w ogóle to pokolenie tych bankierów centralnych typu Bernanke się wychowało na książkach, jak nie dopuścić po raz kolejny do takiej katastrofy. Tak, tak. A wracając do pytania o Buffetta, to właśnie pierwsza rzecz to spojrzałem na historię, jak wyglądały te dawne wykresy giełdowe, a druga rzecz, no to pomyślałem, kurczę, a kto tutaj zarobił największe pieniądze na giełdzie i jak on to zrobił, więc tak automatycznie trafiłem na Buffetta. On jest znany z tego, że przez całe lata nie dawał na filantropię, a potem dał tyle, że wszystkich zatkało, to pamiętam, że jest znany z tego, że rzeczywiście to jest główna rzecz, którą on robi z tych topowych miliarderów. Jedyny chyba, który rzeczywiście giełdowe inwestycje to jest gro jego dochodów, gro jego biznesu. To przez to on jest taki specyficzny jako taki przewodnik do wszystkich inwestorów. Znaczy, może tak, krótko mówiąc, dlaczego go tak chętnie cytujesz, czytasz, wydajesz o nim książki? Znaczy, powiem tak, jego wyniki w ostatnich kilkunastu latach już nie są takie zachęcające, że w zasadzie są podobne do rynkowych, więc można powiedzieć, że tutaj on ma pewnie problem z tym, że on jest już za duży i ciężko mu już uzyskiwać takie wyniki jak kiedyś, jak był młody, bo brakuje mu płynności już takiej, że no gdyby on na przykład znalazł na polskiej giełdzie jakąś małą, niedoszacowaną spółkę, no to on będzie mógł zainwestować w nią kilka milionów dolarów, a jak on ma majątek 100 miliardów dolarów, to prawda, no nawet jak znajdzie jakąś perełkę małą, to mu nie zrobi wyniku jakby w całym portfelu.
Czyli wiesz co, tak samo George Soros, kiedyś go pytali, bo on miał przez ileś 20 lat z rzędu czy 15 lat z rzędu stopę zwrotu rzędu tam średnio 20-30% rocznie. No i ktoś go spytał, czy przez kolejne 15 lat byłby pan w stanie podobne wyniki teraz uzyskiwać. On mówi, jakbym miał mieć nadal taką stopę zwrotu, to przy moim kapitale to ja bym musiał kupić wszystkie akcje, które są dostępne na świecie. To tak jak była ta historia o tej szachownicy, prawda? I tych ziarenkach, które się tam podwajają. Że no po prostu. No niektórzy robili coś tylko dlatego, że Buffett kupił, prawda? Więc od razu efekt był na całą giełdę i to też zaburza. Ludzie, ludzie się zastanawiali, co on dalej zrobi, więc coraz trudniej mu było jakoś tak normalnie coś sobie zaplanować, prawda? Znaczy, powiem ci pewna rzecz, której ja się nauczyłem na giełdzie w ostatnich latach, to też jest to, że cudzych rozwiązań, które się sprawiły sprawdziły się w przeszłości, że nie zawsze da się już je zastosować w przyszłości. Podam ci przykłady, jak Buffett zarabiał, jakimi technikami, dwie takie podstawowe. Pierwsza to było to, że on zaczął inwestować w latach 40., 50., no głównie w latach 50. I wtedy wyceny w ogóle na amerykańskim rynku były bardzo niskie. I technika Buffetta polegała na tym, że on znajdował przeciętne firmy, nie jakieś super prowadzące jakiś świetny biznes, tylko po prostu firmę, która stoi nawet w miejscu. Jedna taka firma to była Sanborn Map, która produkowała jakieś mapy dla producentów ropy naftowej w jakichś firm wydobywczych Stanach. I ona miała te mapy, na których zarabiała i chomikowała gotówkę, że pieniądze, które zarabiała ta firma, które firma zarabiała, ona inwestowała sama w jakieś obligacje i tak dalej. I Buffett ocenił, że ta firma, portfel gotówkowy, finansowy tej firmy jest większy niż jej wycena na giełdzie. Czyli ona ma jakby wycenę poniżej wartości swojej księgowej, likwidacyjnej. Niedoszacowana mocno. Że jest po prostu niedoszacowana, bo w latach 50. tak było, że dużo firm amerykańskich bało się właśnie powtórki wielkiego. Amerykanie mieli straszną traumę. Całe społeczeństwo chyba 30 lat się leczyło po tej wielkiej. Pewnie słyszałeś, że dla Amerykanów wielki kryzys jest czymś bardziej ważniejszym niż druga wojna światowa dla nich, no bo oni drugą wojnę światową. No tak ekspedycyjnie że... bardziej, tak, tak. Więc u nich. Dopiero w 1944 jechali na już nie tylko ochotników, zaczęto jechać na rzeczywiście poboże i to było już bardziej traumatyczne. Więc jak Buffett zaczynał karierę w latach 50., to te wyceny w Ameryce w ogóle spółek były bardzo niskie, bo też ludzie bali się inwestować na giełdzie, bo się obawiali, że znowu czeka nas powtórka wielkiego kryzysu. A druga rzecz, że firmy też były bardzo konserwatywne, gromadziły dużo. I tutaj z tą historią tej firmy produkującej mapy to było tak, że Buffett kupił udziały tej firmy, a następnie zwołał takie pospolite ruszenie inwestorów, żeby zmusić zarząd, żeby wypłacił tę gotówkę w formie jakiejś dywidendy na przykład na akcję. Czyli mniej więcej wiesz, o co chodzi. Karl Icahn. Mniej więcej jest, tak. No, on chyba zyskał tam z 20% akcjonariatu. Oni w ogóle powiedzieli mu, zarząd tej firmy nie chciał tego robić i w ogóle powiedział, jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką, to po prostu sprzedaj te akcje i odczep się od nas. Że oni chcieli i mówi mu, nie znasz się na tym naszym biznesie, nie wtrącaj się, my to prowadzimy od 30 lat, a ty tutaj przyszedłeś, kupiłeś akcje i ci się wydaje, że masz takie prawa jak my. To też ciekawie pokazuje, prawda, jak tak, zarządy się odnoszą dwie kultury, do takich. Tak, dwie kultury no, w ogóle. Tak, i Buffett jeszcze opowiadał, ja bardzo lubię właśnie biografię Buffetta, bo on w ogóle, sam Buffett ma takie fajne spostrzeżenia, wiesz, jest ciekawym człowiekiem. Właśnie Buffett opowiadał, że jak był na tym posiedzeniu i widział, jak oni palą, ci członkowie zarządu, służbowe cygara jakieś drogie, to on sobie pomyślał, kurczę, skurczybyki przepalają moje pieniądze, bo to były pieniądze kupione za zyski, za przychody tej firmy, jak wyrzucane koszty. Nie palili swoich prywatnych cygar, tylko te służbowe i za jego, wiesz, częściowo. Jest takie pytanie, czy Polska ma jakiegoś małego Warrena Buffetta? Kto jest polskim Warrenem Buffettem? Jest ktoś taki, kogo jakby warto naśladować w Polsce też, czy nie za bardzo? Aha, wiesz co, tylko dokończę jeszcze z tym Buffettem, zanim odpowiem na to pytanie, bo to była pierwsza rzecz, czyli on kupował te firmy najpierw takie niedoszacowane, a później on zmienił troszeczkę filozofię w latach 70., 80. XX wieku
bo już tych firm tanio wycenionych było, nisko wycenionych było coraz mniej. I on potem poszedł w kierunku takich firm i on powiedział, takich lepszych, typu Coca-Cola, coś takiego jak Nike teraz, producent obuwia, czyli firmy, które mają jakąś silną markę i nie są nisko wycenione, ale wiadomo, że będą się szybko rozwijać w przyszłości. Z tym, że takich firm w tej chwili, po prostu ta metoda Buffetta już w tej chwili troszkę jest nieaktualna, że nie da się na tym tak dużo zarobić, jak zarabiał kiedyś Buffett, bo inni sobie przyswoili to samo, czyli jakby rynek już teraz wycenia takie firmy typu Nike albo Apple, które się szybko rozwijają, no wycenia je prawidłowo. Prawidłowo, a Buffett był jednym z pierwszych, który dostrzegł, że one są, biorąc pod uwagę ich przyszły rozwój, nie są prawidłowo wycenione, czyli skorygował to jakby. Czyli trafił na swój moment w historii, można powiedzieć. Tak, i wiesz, tutaj zaleta Buffetta, że był bardzo otwarty, bo to jakby takie podejście do rynku zalecił mu jego wspólnik Charlie Munger, nie wiem, czy oni Munger. A w europejskie, czy japońskie, czy inne biznesy też inwestował, czy raczej skupiał się na amerykańskim? Czasami inwestował w Europie, w Chinach, ale wiesz co, pamiętam, że na przykład Buffett kilkanaście lat temu miał taki etap, że próbował z chińskimi spółkami, bodajże PetroChina chyba kupił, Baidu, nie Baidu, tylko BYD, taki producent samochodów elektrycznych był kiedyś w Chinach. Ale wiesz co, tak mam wrażenie, że on, i on sam o tym mówi, że on chyba najlepiej się czuje na rynku amerykańskim i ma, to jest, wiesz co, to mówi się o tym, że inwestor powinien działać w swoim zakresie kompetencji. I chyba to jest taka cenna lekcja od Buffetta, że jeśli na przykład ktoś z was słuchaczy jest, pracuje, na przykład zajmuje się częściami samochodowymi, nie wiem, jest dealerem samochodowym albo nawet w produkcji gdzieś pracuje i tak dalej i się zna na tym, na polskich producentach części, jakiś Boryszew na przykład i tak dalej, warto korzystać z jakichś swoich takich ukrytych zasobów, kompetencji, które mamy, które nie są rozpowszechnione wśród wszystkich inwestorów. To jest, myślę, takie ciekawe. I to jest ważniejsze niż jakieś ogólne trendy, które... No tak, to ma tak, sens. Tak, tak, tak. Wiesz co? A kto jest polskim Buffettem? Tak, jeszcze? A właśnie, czy pytanie, wrócimy właśnie tak. Do tego polskiego Buffetta. Może nie ma, a może nie ma, a może... Czy jest tak duża różnica... Polskie przedsiębiorstwa są generalnie niedoszacowane, czy doszacowane, jakie możliwości rozwoju? Dobrze. Wiesz co, Buffett na przykład też jest ciekawy pod tym względem, że on właśnie przeszedł tę drogę od inwestora do przedsiębiorcy, bo on później też miał tak bardzo duże kapitały, to co powiedzieliśmy, miał problem już, żeby zainwestować takie duże kwoty i on zaczął inwestować w całe przedsiębiorstwa. Stworzył taki holding, gdzie tak naprawdę już ten Berkshire Hathaway, jego firma to już tak naprawdę nie jest wehikuł inwestycyjny, tylko to jest bardziej holding już firm, które on przejął w całości. Więc to jest ciekawa droga właśnie Buffetta, że on z inwestora został później właścicielem całych przedsiębiorstw i na polskiej giełdzie uważa się za kogoś takiego Romana Karkosika. Nie wiem, czy ty kojarzysz to nazwisko? Nigdy Roman nie, ale w ogóle polscy przedsiębiorcy są dosyć mało znanymi osobami, a to jest dziwne, nie? Tak stosunkowo, bo oczywiście tacy oprócz Kulczyków, Gudzowatych i tak dalej, kiedy oni gdzieś na styku polityki się pojawiają, no to wtedy tak, oczywiście, ale troszkę to dziwne, prawda? No Kulczyków znamy, bo jesteśmy z Poznania, no ale oni są znani też politycznie. Tak. Gudzowaty był znany politycznie. Tak, tak. Ale takich, którzy rzeczywiście są znani z tego, że coś sprawnie zainwestowali, to... Wiesz co, to mi się w ogóle... Roman Karkosik, tak. Wiesz co, to mi się w ogóle podoba, jak chcemy taki zrobić szpagat trochę do polskiej gospodarki, to mogę powiedzieć, że na przykład w polskiej gospodarce bardzo mi się podoba to, że zmienia się już ten skład na polskim szczycie tych najzamożniejszych Polaków, że właśnie ktoś taki jak Kulczyk, który można powiedzieć, że to był polski oligarcha, prawda? Chyba jedyny taki polski oligarcha tak naprawdę, że on nie chce tutaj... A tak, ale on zarobił na tej dealerce Volkswagena przede wszystkim, nie? To chyba też było jego najważniejsze na początku koło zamachowe jakby.
A potem faktycznie, potem zaczął trochę przypominać. Potem, tak. bo i drogi, i to, i tamto, to tak rzeczywiście jakby zamiennik infrastrukturalny dla państwa faktycznie. No. Kup taniej, sprzedaj drożej jakiemuś funduszowi, że kup od państwa tanio, a sprzedaj potem drożej gdzieś, bo na przykład nie można było polskiej firmy sprzedać bezpośrednio kapitałowi zagranicznemu, bo były jakieś ograniczenia, no to tutaj on wykorzystał lukę, że on jakby najpierw była niby polska prywatyzacja, a on potem to i tak sprzedał drożej za granicę. Chciałbym się też tu na jakieś pozwy narazić. Ale... Nie, no trudno powiedzieć, co było decydujące, trudno, prawda? No. Natomiast w tej chwili, wiesz, no mamy już więcej takich przedsiębiorców, którzy własną ciężką pracą, pomysłowością doszło do fortun, wręcz od straganu do miliardera, czyli na przykład producenci gier w Polsce, którzy handlowali płytami gdzieś na bazarach na początku lat 90. płytami CD. Podobno też coś dostał od taty, nie? Ten tak, bo Kulczyk. Wiesz co, właśnie w historii Kulczyków to ten Henryk Kulczyk jest chyba tutaj najciekawszy, właśnie ten ojciec, bo on tam właśnie jakoś robił jakieś takie biznesy w Niemczech, jakiś nawet eksport polskich chyba płodów leśnych do Berlina i tak dalej. Że. Natomiast jeśli chodzi o tego Romana jeszcze Karkosika, to on właśnie równocześnie był drobnym przedsiębiorcą na początku lat 90, czy pod koniec lat 80. i zaczął w latach 90. inwestować na giełdzie i on naprawdę miał bardzo ładne wyniki na giełdzie w latach 90. i rzeczywiście to było tak, że te pieniądze zarobione na giełdzie pomogły mu później inwestować w jakieś branże typu na przykład motoryzacja, czyli on jest z tego co wiem nadal głównym akcjonariuszem Boryszewa, producent części jakichś takich samochodów, automotive to się mówi, ta branża. Z tym, że daleko tutaj Karkosikowi do Buffetta pod względem jakichś takich wyników, że była kiedyś moda 15-20 lat temu, żeby jakby podążać właśnie za tym Karkosikiem albo kupować jego akcje, te akcje firm, w których on jest wiodącym właścicielem, akcjonariuszem, właścicielem, ale... A jaka była jego ulubiona branża, jakby co produkowały te firmy, w które on lubił inwestować? Wiesz co, powiem tak, że ja już się troszeczkę na tego Karkosika nie załapałem jakby, bo nim się fascynowały osoby takie 50-letnie, że widzisz, każda epoka ma swoje jakieś takie dominujące, więc jasne. Wiem, że ten Boryszew na przykład miał też jakąś firmę Krezus, bodajże Midas, ale już mi się te nazwy nawet nie podobają. Wiesz, ja czasami jak słyszę te nazwy... Midas jest spoko, mi się wydaje, nie? Nie. No, tak jakoś... Nie? Wiesz co, właśnie był ten Krause na przykład, o którym jeszcze wcześniej mówiłeś chyba. To on na przykład... Wiesz, on był kiedyś bardzo modną postacią, to pamiętam. Tak, Petrol Invest, ale to naprawdę, te jego spółki to po prostu... A co sądzisz o takich różnych, na przykład był ten gość Świtalski, tak? Elektromis, co sądzisz o takich postaciach? Mniej, bo kiedyś byli biznesmeni modni faktycznie, a ja mam takie wrażenie, że nasza gospodarka się rozwija, a biznesmeni są coraz mniej modnymi postaciami. Też masz takie wrażenie, aby się wydawało, że powinno być tego więcej chyba, nie? Skoro się rozwijamy i w ogóle też mam takie, żeby przejść do tego, co w ogóle sądzisz, czy polska gospodarka się rozwija, jest w jakimś takim dobrym momencie między neoliberalizmem a odrobiną socjalu i regulacji. Jak na to patrzysz? Wiesz co, ja właśnie kiedyś sobie tak pomyślałem o tym, że to jeszcze było przed wojną w Ukrainie. Nawet chyba jeszcze przed tym zajęciem Krymu. I patrzyłem sobie na PKB Ukrainy, że oni mają wtedy mieli dwa, trzy razy niższy PKB od Polski. Teraz ta różnica jest oczywiście jeszcze większa. I tak patrzyłem na tych miliarderów ukraińskich, że tam były fortuny, które były 2-3 razy większe niż fortuna Kulczyka. Kraj, 3 razy mniejsza gospodarka niż Polska, miał 3 razy bogatszych miliarderów. To tam była proporcja 9 razy, czyli to jest 3 razy 3, prawda? Czyli 9. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, no wolę jednak żyć w takim kraju i to chyba lepiej o nas świadczy, że u nas te dysproporcje nie są aż tak gigantyczne, prawda? Że to jednak pokazywało, że na tej Ukrainie coś złego się dzieje.
A może to wynika też, oprócz tego, że się źle dzieje, to chyba wszyscy Ukraińcy się zgodzą, tak. To czy tutaj nie może też ten skarbiec ziemi Donbasu, prawda, że te surowce tak. naturalne, my mamy właściwie węgiel, miedź, no i koniec listy troszeczkę, nie? No wiadomo, miedź, a nie miedź, nie? Lepiej miedź. Ale trudno. No masz rację, że to struktura gospodarcza kraju też o tym. Niekoniecznie to jest wynik jakiejś korupcji i... To też. Ale to też, tak, ale na pewno, no ale dziewięciokrotna różnica to już jest naprawdę... Wiesz, też mogliśmy sprywatyzować KGHM na początku lat 90. i też byśmy mieli jakiegoś miliardera na przykład z KGHM. Teoretycznie wszystkie PGR-y by mogły być podzielone na te trzy firmy i też by się można to było zrobić. No ale to jest chyba ta kwestia, że uwierzyliśmy, że kapitał nie ma narodowości i przejęły to, jeżeli w ogóle ktoś to przejął, to często jakieś komponenty zagraniczne. No i jak ty w ogóle patrzysz na to, czy ty widzisz ciągłość rozwoju gospodarczego przez te czasy, przez te wszystkie SLD, AWS-y, POS-y i PIS-y? Czy raczej nie? I jak właściwie z tą kondycją? I jeszcze drugie pytanie od razu. Czy dobrze się jest przedsiębiorcą w Polsce? Bo ja to jestem takim przedsiębiorcą, że za mnie wszystko kolega robi, a ja stawiam pierwsze kroki, że tak powiem, więc to w ogóle nieporównywalna sytuacja, ale taki prawdziwy przedsiębiorca niech powie właśnie. Czy te narzekania przedsiębiorców, o których też mówiliśmy przed tym programem, czy one są uzasadnione? Te dwa pytania, jakby rozwój i już ta subiektywna opinia ich też. Znaczy, wiesz co, patrząc na rozwój Polski przez te ostatnie, to już 30 lat się zrobiło z tego, 32 lata, prawda, od 90 roku. Wiesz co, mam wrażenie, że my dosyć konsekwentnie się rozwijamy, że cały czas te bogatsze kraje doganiamy. Nadal jest oczywiście bardzo duża dysproporcja, no bo jesteśmy chyba trzy razy biedniejszym krajem. PKB, jeśli chodzi o nominalny PKB na per capita, na głowę, to w stosunku do Niemiec, no to na przykład tutaj, wiesz co, troszeczkę właśnie ostatnio z kimś o tym rozmawiałem trochę, te posiedzenia, ja w ogóle oglądam wszystkie posiedzenia Glapińskiego, że jestem na tyle fanem ekonomii, że lubię sobie go oglądać. No i on tam mówił chyba, że za 10 lat dogonimy Francję bodajże, czy Nie spina mi się to, co on mówi. To, czy pod wieloma względami się z nim uważam, że on jest troszeczkę tutaj takim padł ofiarą, może jest takim trochę scapegoat. Może chce być takim cheerleaderem, taką chce być. Tak, jest showmanem i trochę tutaj się naraża sam na tę krytykę, ale też uważam, że te jego posunięcia aż takie fatalne nie były, bo przecież stopy procentowe podnieśliśmy szybciej niż chyba Stany Zjednoczone czy strefa euro, trochę wolniej niż Czechy. Ale Czechy tak naprawdę mają podobną inflację do nas, czy nawet wyższą, więc wszystkie te kraje tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, ci nowi członkowie Unii Europejskiej, no nie można porównywać Polski i Francji, prawda, że Polska ma wyższą inflację niż Francja, że Francja ma chyba 6%, a my tak dużo, no bo tam na przykład Francja ma więcej własnej energetyki, czyli te surowce, zwyżki cen surowców nie mają takiego dużego znaczenia, plus jeśli Francuz albo Niemiec zarabiają trzy razy więcej od Polaka, to w koszyku inflacyjnym w budżecie gospodarstwa domowego francuskiego surowce i żywność, te podstawowe produkty nie mają takiego samego ciężaru co u nas, prawda? No bo Niemiec większą część swojej pensji wydaje na jakąś odzież, wyjście do kosmetyczki, jakieś usługi. Tak, to porównywano kiedyś u Amerykanów, tak, że Amerykanin 5 do 7%, tam czasami 10-13% tego typu wydaje na żywność na przykład. A Polak 30, prawda? A Ukrainiec 65-70%. Tak. Tak. Więc jak też surowce rolne albo ropa naftowa drożeją o 100%, to nagle u Polaka to wow, się robi w portfelu koszmar. A u Amerykanina to wzrośnie mu z 5 do 10% na przykład, no i okej, przeżyje to. No te niekompatybilności modeli ekonomicznej na też takiej bazie kulturowo-surowcowej, to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia na zasadzie takiej, że kiedy jest kryzys na przykład strefy euro był, no to kraje, które produkują głównie ciężkie i małe maszyny,
i eksportujemy także poza Unię Europejską, no to one przeszły niemal niezauważenie kryzys, prawda? To Holandia, Niemcy, Austria i w ten sposób, a kraje, które już trochę zależą od usług, od tego, żeby ludzie mieli coś w portfelu rzeczywiście i tutaj, na miejscu, czyli francuska jakaś agroturystyka też, nie tylko maszyny, ale też i to, a we Włoszech i Hiszpanii jeszcze bardziej w to, no to mamy ten podział, prawda, że jeszcze ta sama waluta i dysproporcje się pojawiają. Ale co sądzisz o tym, bo myśmy byli podłączeni do tego systemu niemiecko-holenderskiego, ale jako ich podwykonawca, można powiedzieć monter, my jedziemy na montowniach, tak? Jesteśmy wielkim producentem samochodów, bardzo tylko one nie są one nie są nasze. I się mówi o pułapce średniego dochodu, prawda? I co ty o tym sądzisz? Tak. I rozwoju. Rozwojny dochód. Wiesz co, właśnie też ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że my w tej chwili tak atakujemy Niemców, że oni tak dbają o swoją konkurencyjność, że chcą na przykład tych tanich rosyjskich surowców, żeby konkurować swoimi produktami na świecie. I my tak tych Niemców za to krytykujemy. No i wiesz, słusznie, ja też wkurzony jestem na tę niemiecką politykę w tej chwili, na przykład z tą kwestią wysyłania. Ale jakoś przyboleli to, że się nie da za bardzo. Ale z drugiej strony powiem tak, no my tak tych Niemców w tej chwili hejtujemy, że tej Ukrainie nie chcą pomagać militarnie i tak dbają o swoje interesy gospodarcze, ale z drugiej strony przecież my jesteśmy podłączeni pod ten niemiecki system, więc jeśli niemiecki eksport siądzie, będzie mało konkurencyjny w stosunku do Amerykanów na przykład, jakieś produkty chemiczne i tak dalej, no to my też na tym ucierpimy, więc to nie jest wszystko takie proste właśnie, że nie wiadomo tutaj, kto jest tak naprawdę przeciwnikiem, kto sojusznikiem, zależy od płaszczyzny. No, ja bym powiedział, że tutaj, ponieważ to jest wszystko tak połączone, to można już wybrać na zasadach, nie wiem, jakimś tam moralno-polityczno, coś takiego. Znaczy Niemcy teraz pomagają akurat już Ukrainie, tylko że w stosunku do PKB oni pomagają sporo więcej niż my, zresztą Anglicy też. Ale w stosunku do PKB dopiero jest odwrotnie, więc każdy kraj zawsze używa tych figures, które fajnie wyglądają, nie? Tak, wiadomo, tak, każdy dokładnie. Kraj manipuluje troszeczkę tym. No właśnie. Tak, i jeśli chodzi jeszcze tutaj o polską gospodarkę, bo pytałeś mnie, czy my jesteśmy chyba skazani, prawda, na to podłączenie do tych Niemiec. Czy to nie jest taka troszeczkę, bo to jest wygodna pułapka, ale jednak pułapka, nie? To znaczy, no, czy kiedyś nie będzie trzeba rzeczywiście, że ten Morawiecki ruszył dupę i zbudował nam pierwsze samochody elektryczne, tak jak obiecywał. Czy nie będzie już czasu, żeby jakaś polska Tesla powstała? No i wiesz, to już naprawdę wszystko jednak, kto to tak naprawdę zrobi, ale że będzie trzeba zacząć myśleć o tych sprawach, bo Francuzi, Hiszpanie, inni myślą o takich rzeczach. A czy będąc, wiesz co, podwykonawcą Niemiec, to na pewno nigdy nie prześcigniemy Niemiec, prawda? Bo to jest logiczne. Tak. I pytanie, czy w ogóle zdołalibyśmy osiągnąć PKB na mieszkańca w wielkości Włoch, na przykład, będąc pod. Też wydaje mi się, że nie, prawda? Bo Włochy mają jakieś towary luksusowe do tego, jakąś żywność. Samochodów od cholery też, i ciężarówki, i weko. Mają swoje, jakby swoich czempionów eksportowych, więc my potrzebujemy rzeczywiście naszych. W ogóle z tym kapitalizm, narodowość, to wiesz co, ja miałem taką ciekawą obserwację kiedyś, że jak były jeszcze te stacje samoobsługowe w Polsce, Neste, może pamiętasz takie fińskie. W ogóle to było z Tygrysem, nie z Tygrysem, bo Esso, nie? Nie, w każdym razie, wiesz co mnie uderzyło, że byłem, kurczę, na tej stacji i patrzę na włazie, było napisane Made in Finland, na jakiejś studzience, wiesz, kanalizacyjnej. I sobie myślałem, kurczę, czy my sobie włazów sami nie potrafimy w Polsce wyprodukować, że oni to importują nawet, czyli te firmy jakieś niemieckie. Może musieli, taki mieli deal, że musieli użyć tych. Ale fakt, że jak wpuszczamy jakąś, wiesz co, a propos jeszcze tych polskich miliarderów, to Sołowow, ten taki jeden z tych takich znanych, on nie wiem czy w tej chwili, ale przez moment był nawet najbogatszym Polakiem. Prześcignął Kulczyka po tym podziale majątku między dzieci Kulczyka. To się tam rozpołowiło, więc już było o 50% mniej. Więc sensowo dzięki temu też trochę wyszedł na pierwsze miejsce. Takie podejrzanie rosyjskie nazwisko, co nie? No trochę tak. Nie, ja wiem, żartuję, ale w dzisiejszych czasach to nie brzmi dobrze z jakiegoś powodu. I on właśnie opowiadał w swojej biografii o
Dlatego te biografie są naprawdę bardzo ciekawe. Ja ale w ogóle... w mojej podstawówce moim ulubionym kolegą był gostek, który się nazywa Smirnow, także przez W. Okay. Tak, także spoko. Okay. I ten Sołowow opisywał, jak w latach 90. stworzył jakiś market budowlany, a później weszła, nie wiem, Castorama i tak dalej, te wszystkie firmy zagraniczne. I on właśnie podsumował to tak, że w Niemczech są markety czy sklepy, głównie no te dyskonty, czy to sobie hipermarkety tak niemieckiego rynku nie zdominowały. I Niemcy mają Lidla, Aldi i tak dalej. A Auchan na przykład chyba w Niemczech nie ma, nie słyszałem. Ja lubię te Lidla i Aldi, dlatego że one są, mają tego towaru, nie mają na przykład 50 jogurtów, tylko 7 tak. Na przykład, ale to jest jakoś tak bardziej do ogarnięcia. Niektórzy mówią, że to są sklepy dla mężczyzn, bo podobno mężczyźni mają większy właśnie chaos w oczach, jak widzą, bo my jesteśmy bardziej taki hunters, gatherers, żeby szybko tam złapać to i przyjść do domu z tym, a kobiety to lubią mieć tak olśnione tą ilością towarów, więc Tesco jest dla kobiet, a dla mężczyzn jest raczej Aldi i Lidl, ten pion. Tak. Więc ten Sołowow powiedział, że w Niemczech są niemieckie sklepy głównie, czy w 90%, we Francji francuskie, a w Polsce mamy i francuskie, i niemieckie, i jeszcze jakieś, wiesz. Portugalskie. Tak, że wpuściliśmy wszystkich i tak jak Angela, prawda, tych imigrantów, to my te zagraniczne firmy na początku, herzlich willkommen, wchodźcie, róbcie z nami. No właśnie. A co sądzisz o pomyśle takim, bo ja widzę w supermarketach i marketach w Holandii, w Czechach, w Austrii i jeszcze w jakimś mniejszym kraju, chyba w Belgii, widziałem nie tylko w dziale serów i win, jak u nas, ale wszędzie oflagowane towary, to znaczy towar miejsca produkcji, tak żeby Holender kupił holenderski ser, jeżeli ma do wyboru i ten mi smakuje, ten mi smakuje, ale ten jest z Francji, ten z Niemiec, to może kupię swój, nie? Żeby były miejsca pracy w moim kraju. I ja się zastanawiam, czemu w Polsce czegoś takiego nie ma, bo moja odpowiedź jest chyba taka, że my myślimy, że jesteśmy dużą gospodarką, chociaż nie jesteśmy, bo holenderska jest na przykład 1,5 razy większa od naszej. Więc myślimy, że jesteśmy wielką gospodarką, ale nie jesteśmy, stąd to herzlich willkommen. No też to na pewno. Wiesz co, w ogóle w latach 90. ja słyszałem, że w Niemieckiej Republice tej byłej, Niemczech Wschodnich, czyli byłym NRD, tam była taka sytuacja w ogóle, dlaczego ta niemiecka, wschodnio-niemiecka gospodarka się tak posypała, że jak pojawiły się produkty zachodnio-niemieckie we wschodnio-niemieckich sklepach, to ludzie chcieli tylko tych zachodnich i przestali nawet kupować te swoje, nie wiem, jakieś ogórki nawet, które wcześniej kupowali, jakieś NRD-owskie, nie chcieli ich. I ja pamiętam, że chyba u nas w latach 90. XX wieku... W filmie Goodbye Lenin o tych ogórkach, że tak, ogórki świetne. Jakieś tam turyngijskie przegrały z holenderskimi. Tak. I u nas chyba na początku, w latach 90. było podobnie, że ja pamiętam takie zielone jabłka, jakieś holenderskie były modne na przykład, bardzo drogie, że rzuciliśmy się po prostu na wszystko, co zachodnie i troszeczkę naszą gospodarkę też tym osłabiliśmy. Zajechaliśmy własną gospodarkę na tym, że chcieliśmy odrzucić komunę, a odrzuciliśmy własne, odrzuciliśmy własnych patriotycznych nomenklaturowych biznes, znaczy co? Nie, bo to jest zabawne, nie, jak to się wszystko plącze. A powiedz mi, czy dobrze się jest być przedsiębiorcą w Polsce, czy bo przedsiębiorcy bardzo dużo narzekają na tym, zbić kapitał też próbował ten pan, jak on się nazywał, ten co zawsze startuje na prezydenta już od kilku wyborów, Tanajno. On mówił, że prawda, Paweł Tanajno, że wszystko jest fatalnie. Przejechani i w ogóle są bardziej prześladowani niż Żydzi po prostu w dawnych czasach. I co o tym sądzisz? Wiesz co, w ogóle właśnie jakbym miał wspomnieć o swoim biznesie, to mogę też powiedzieć coś o branży gamingowej, bo pytałeś o tę podmiotowość, więc jednym ze sposobów na podmiotowość jest to, że możemy mieć swoje właśnie firmy już w tej branży IT, w tych nowszych technologiach i wtedy to nasze położenie geograficzne nie jest takie jakby peryferyjne, bo wiesz, producenci gier na przykład skorzystali na tym, że pojawiły się platformy typu Steam, Origin
i produkty cyfrowe, czyli możesz to po prostu puścić w świat i wtedy polski, wiesz, firma polska gamingowa konkuruje już od razu z jakimiś produktami amerykańskimi, które mają pracowników zarabiających, wiesz, 10 tysięcy dolarów na przykład miesięcznie. Więc to jest bardzo fajne, bo wtedy jakby przeskakujemy tutaj, no bo w Stany Zjednoczone teraz nam uciekły, prawda, że Niemcy mają PKB chyba na mieszkańca 45 tysięcy dolarów, a Stany już mają 70. Ameryka niesamowicie przez te ostatnie kilkanaście lat uciekła. Więc ale wcześniej też było bardzo długo, było tak, że Amerykanie mieli 50, a Niemcy 37, Francuzi 36, więc to właściwie ta jedna trzecia to się tak trochę utrzymuje, ale tak, się zwiększa. W 2007... Młodsze społeczeństwo chyba, tak. Takie rzeczy też mają wpływ. Więc jeśli chcemy na przykład Niemcy prześcignąć, to najlepiej jakbyśmy eksportowali bezpośrednio coś do Stanów Zjednoczonych, prawda? I zarabiali tam grube pieniądze, które tu w Europie będą... No tak, w tych wszystkich internetowo-komputerowych rzeczach jest to łatwiejsze, ponieważ nie ma tego czynnika geograficznego, tej logistyki i tak dalej, tak bardzo, prawda? Ale udostępniasz programik, udostępniasz aplikację, ale niektórzy mówią, że wiele z tych naszych firm, może komputerowych nie, ale firm internetowych polskich jest troszkę rozwijana na zasadzie, że to jest taki w sumie pod parasolem jakiegoś funduszu amerykańskiego i w sumie te nie wiadomo do kogo po tym, że to należy, te pomysły, co o tym sądzisz? Czy to też nie jest pułapka średniego rozwoju? Tak. No dużo polskiego eksportu to tak naprawdę są nie polskie firmy, tylko firmy zagraniczne działające w Polsce, które eksportują. Dlatego PKB nie jest dobrym wskaźnikiem właśnie moim zdaniem, ale... O Irlandii się mówi, prawda? Dużo właśnie, że ale powiedz o tym narzekaniu przedsiębiorców. Tak, właśnie, wróćmy już. Tak. No z mojej perspektywy wygląda to tak, że moje największe marzenie to by było właśnie, żeby zostać eksporterem, bo ja w tej chwili tworzę audiobooki, e-booki tutaj na rynek polski, ale to są często tematy uniwersalne. To są historie na przykład właśnie Warrena Buffetta, jakichś firm zagranicznych. No i moim marzeniem byłoby, żeby później te audiobooki, które w Polsce wypaliły, sprawdziły się, że teraz się mówi chyba zażarły, tak? Że to, co zażarło tutaj, tak młodzi ludzie teraz mówią. My mówiliśmy chyba chwycić, a teraz się zażreć. Mówię chwycić, tak. Tak. I jak coś wypali tutaj, wyjdzie w Polsce, no to jest już pewna szansa, spora szansa, że chwyci na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo chciałbym w przyszłości przetłumaczyć te swoje niektóre teksty, których jestem właścicielem, na język angielski, z native'ami to nagrać, amerykańskimi czy jakimiś brytyjskimi lektorami. Już takie próby podjąłem, ale powiem tak, że no, trzeba by było to zrobić większą skalą, czyli jak jeden, dwa audiobooki, no to jest trochę za mało, bo to najlepiej zrobić kilka, które siebie nawzajem też reklamują, czyli nie wiem, na przykład jak ktoś kończy słuchać biografię Buffetta, to od razu na końcu jest tam reklama biografii George'a Sorosa, którą też wydałem i to wtedy ładnie się wszystko nakręca. Więc też trochę się przekonałem, jak wygląda eksport i to nie jest łatwe, bo zauważyłem, że dużo polskich firm, na przykład CCC, te salony butów, oni próbowali w Berlinie dokonać ekspansji. A w Czechach to jest nasza firma, ja zawsze myślę, że to jest niemiecka firma. Nie, CCC to jest akurat polski, był miliarder, teraz chyba już spadł mocno w rankingach, bo trochę mu się popsuł ten biznes przez pandemię i tak dalej, ale on skutecznie rywalizował z Deichmannem i dużo tych polskich firm odniosło sukces gdzieś w Czechach, na Słowacji, w takich krajach bliskich kulturowo, a jak spróbowały na przykład właśnie to CCC otworzyli w Berlinie, no to tamten Deichmann jednak jest zbyt silny w Niemczech. A co do narzekań polskich przedsiębiorców, nie chciałbym tutaj tak się arbitralnie wypowiadać, bo wiem, że są różne branże. Ktoś może na przykład prowadzić, jest ajentem Żabki i prowadzi sklep i zmaga się być może z jakimś sanepidem i tak dalej. Nie wiem, jak to wygląda, no bo w mojej branży cyfrowej tego nie ma. U mnie jest wszystko proste, ale jeśli chodzi o podatki i tak dalej, to no nie jest aż tak najgorzej. Wiem, że to co powie, może jest niemodne, bo raczej... narzeka się, tak, że u nas... No ale to właśnie chodzi o to w serii Polska bez mitów, żeby nie powiedzieć to, co jest modne albo to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko jak jest. No właśnie.
Wiesz co, są takie książki na przykład jakieś amerykańskie też nawet, czy polskie, które mówią o tym, jak płynnie przejść od pracy na etacie do własnej firmy. I uważam, że jeśli ktoś to robi z głową i stopniowo, czyli na przykład pracuje na etacie, na umowę o pracę, po godzinach zaczyna rozwijać jakiś swój własny biznes, ZUS-u nie musi płacić jakiegoś dużego, bo jeśli jest na etacie zatrudniony, no to ten taki pracodawca, ten z góry mu to jeszcze opłaca. Więc uważam, że można te, bo wiem, że ten ZUS jest, prawda, dla wielu taką barierą i mówią, że za granicą jest łatwiej gdzieś w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii otworzyć firmę, bo tam te a chyba... jeszcze ma być podwyższony, co ja się też trochę niepokoję jakoś, że upieczony. Wiesz, na starcie można ten ZUS płacić niższy. Znaczy, można był pracować... zapowiadany podobno od wielu lat, ale dopiero teraz jest szansa, czy też ryzyko w zasadzie wprowadzenia go na 2-3 lata. No, warunki w tej chwili się dla małych firm, dla jednoosobowych działalności gospodarczych pogorszyły na pewno po tych zmianach, które były ostatnio, czyli w tej chwili te wpłaty na ZUS są wyższe, tak? Bo kiedyś płaciłem, nie wiem, na przykład 1800 zł. A teraz jak będę miał zbyt duży dochód, nie wiem, na przykład 20-30 tysięcy miesięcznie, to ten ZUS rośnie w zależności od dochodu. Więc kiedyś trzeba było zapłacić ten ZUS, a to, co ci zostawało, było opodatkowane na przykład na 19% liniowo, jeśli wybrałeś liniowy podatek. No a w tej chwili to opodatkowanie de facto wynosi 20 kilka. Nie jestem tutaj ekspertem, doradcą finansowym i tak dalej, ale bliżej 24-25% to efektywne opodatkowanie, więc pogorszyło się na pewno. Ale jeśli popatrzymy na podatki w innych krajach, wydaje mi się, że wszędzie tak naprawdę są te podatki wysokie, bo społeczeństwo się starzeje na całym świecie, w tym rozwiniętym. No i ktoś musi tych emerytów, prawda, utrzymać. To się poza Hindusami, Arabami i niektórymi Afrykanami to wszyscy się starzeją, taka prawda, nie? A się czasami tak przedstawia, to jakby tylko Europa się starzała, ona też nie wiem. Tak. Więc ja tak trochę czasami negatywnie mówię o tych narzekaniach Polaków, że tak, my nie chcielibyśmy najchętniej przyjmować imigrantów, znaczy teraz z Ukraińcami się to zmieniło, tak, bo już Polacy się otworzyli na nich, ale wcześniej jakby mówimy, najlepiej niech nikt do nas nie przyjeżdża, bądźmy tutaj sami, patriotycznie i tak dalej, Polacy tu 100%owi. Wieku emerytalnego nie chcemy podnosić i jeszcze mają być niższe podatki, no to sorry, tak się nie da, nie? Albo będziemy musieli dłużej pracować, albo przyjmiemy więcej imigrantów. Albo, no, my to zawsze chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko, tak. Na przykład chcemy być uznani za, jesteśmy postkolonialnym krajem, ale tak w ogóle to Polska powinna mieć własne imperium, mieć Madagaskar, wiesz, imperium i antyimperium jednocześnie, nie? No to jest takie, to jest właśnie takie coś. My mieliśmy takie może dlatego, że jesteśmy na etapie marzeń ciągle, nie? Właśnie, może tak być. Także no ja jestem na przykład zwolennikiem jakiejś takiej otwartej polityki migracyjnej, żeby to były zdywersyfikowane, że tak powiem, źródła napływu, bo jeśli przyjmiemy, nie wiem, ja na przykład, wiesz co, w Warszawie kiedyś miałem fajną sytuację, że byłem w jakimś barku, w jakiejś restauracji, to nawet nie była restauracja, tylko taki bar chiński, taki duży. Taki fast food chiński, gdzie wiesz, typowo taka buda, że tak powiem, ale jedzenie pyszne, bo to one są estetycznie kiepskie, tak. W środku jest pyszne jedzenie i tam widziałem, jak ukraiński robotnik zamawiał danie u chińskiej sprzedawczyni czy wietnamskiej i porozumiewali się w języku polskim. I to było piękne, powiem ci, że polski jak język międzynarodowy tutaj. No super, prawda? To taka integracja, jak właśnie przyjmiemy, nie wiem, 2 miliony Ukraińców, 1 milion Wietnamczyków, 1 milion nawet muzułmanów, niech już będą, 1 milion ludzi z Ameryki Południowej, to wtedy oni się ładnie, no jednak zmiksują się. Nie? Tylko gorzej, jak właśnie się przyjmie, tak jak Francja, zbyt dużo ludzi z jednego obszaru kulturowego, no to wtedy... Jest to niebezpieczne. Znaczy tam nie ma tak, wiesz, bo tam są ci z Mali, z Senegalu, to z nimi nie ma problemu. Problem jest z Algierczykami generalnie, czasem z Marokańczykami, jak widzieliśmy niedawno. Generalnie problem jest, generalnie ci czarni migranci są dużo bardziej sensowni. Tak jak w Wielkiej Brytanii Hindusi, Wietnamczycy, Chińczycy ratują to, co nabroją Pakistańczycy, nie mówiąc tak, wiesz, w takim skrócie, nie? W Niemczech zależy, z jakiej części Turcji jest ten Turek, czy ze świadczonej zachodniej, czy z tej takiej bardziej wschodniej, takiej bardziej
azjatyckiej, nie? To o tym się często zapomina, jak się porównuje naszych imigrantów i ich migrantów. My byśmy chcieli, że tak, no jesteśmy na dorobku, ale chociaż imigrantów mamy dużo lepszych, a tamci się przejadą. My byśmy chcieli, żeby tak było, tak. Ale nie przesadzamy troszeczkę. Może tak trochę jest, wiesz, może tak trochę jest, ale na ile to jest prawda, na ile to są takie nasze marzenia. Wiesz co, chciałbym cię spytać o to, co ty sądzisz, bo jak mówimy o tej mentalności polskich przedsiębiorców, co ty sądzisz o takim modnym teraz mówieniu o tak zwanych Januszeksach? Wiesz, Janusz Prywaciarz to jest taka postać trochę na poły mityczna, białe skarpetki do sandałów i garnitur do jeansów, nie? I albo do sztruksowych spodni. No i on, ktoś się spóźni 2 minuty do jego pracy czy 5 minut, to nie ma kompletnie wpływu na produktywność, wręcz przeciwnie pewnie, że przez to, że się pozwolił spóźnić, a nie się zarżnął na to, że żeby zdążyć, a to jakby, przepraszam, tutaj jakieś trollowe AT, bo jak się mówi prawdę w internecie, to zawsze się ma trochę problem. Także. Ale jeszcze jak się spytam, nie wiem, czy był jakiś to chodzi. On leje tego pracownika, ujada na niego, że on się spóźnił te 5 minut, a wiesz, takie coś, co by nawet nie zostało zauważone, nawet by tam jeszcze powiedział, no tam nie się nie przejmuj, rób swoje, nie? Tam na zachodzie, a u nas się wydaje, że trzeba tak wycyckać, że jeszcze taka postawa, że ja tam za moich czasów to pracowałem 60 godzin na dobę i dwa młodym się w D poprzewracał. Byście chcieli, no wiesz o co chodzi. I co myślisz o takim mitycznym trochę, co prawda, ale jednak. Wiesz co, bo pytanie twoje brzmi, czy dużo jest takich ludzi w Polsce, tego typu przedsiębiorców, czy może, czy... Znaczy to jest taka postać mityczna, ale to się no zdarza, to się nie? To się, pytanie, coś, coś... czasy już się kończą, bo po prostu mamy rynek pracownika i wiesz, ja mogę jako przedsiębiorca powiedzieć z mojej perspektywy, że raczej wiesz, zatrudniam tylko jednego pracownika na umowę o pracę tak tradycyjnie, takiego swojego asystenta. A poza tym u mnie bardzo mi się podoba ta branża, bo to jest tak, że ja kooperuję po prostu z różnymi firmami. Wiesz, to dla mnie inspiracją jest taka polska firma Playway, która produkuje właśnie gry i tam słyszałem fajny tekst, że oni zatrudniają na pełny etat sekretarkę i może jednego, dwóch, wiesz, firma, która ma przychody idące w dziesiątki czy setki milionów złotych, która ma jednego czy dwóch pracowników, a wszystko się opiera na kooperacji. Same umówki. Biznes to biznes. Czyli ja na przykład zlecam przetłumaczenie jakiegoś tekstu z angielskiego na polski firmie takiej translacyjnej, tłumaczącej, gdzie babka też ma swoją firmę. I ona też ma takie biznesowe podejście. No i ona mi to tłumaczy, faktura idzie. Później wysyłam to do studia lektorów, które nagrywa i oni też są na przykład przedsiębiorcami. Więc tutaj te osoby, z którymi ja na przykład się, z którymi kooperuję, no to jest takie bardzo fajne podejście do biznesu i nie musisz, wiesz... Czyli to bardziej dotyczy branży wytwórczej, tak? Coś takiego raczej. Możliwe, że to, o czym mówisz, to dotyczy, wiesz, jakiegoś tradycyjnego przemysłu, czy nie wiem, jakaś cukiernia na przykład i tam jacyś kucharze i tak dalej. To... Ale wydaje mi się, że w tej chwili... Cały rynek jest taki, że po prostu trzeba się troszczyć o tego pracownika i go dowartościowywać. Patrząc na przykład na poradniki, które się sprzedają biznesowe i tak dalej, to raczej wszędzie jest już w tej chwili mowa o mądrym, takim miękkim zarządzaniu, o motywowaniu ludzi. No bo wiesz, jeśli po prostu będziesz kogoś źle traktował, to odejdzie od ciebie i poszuka sobie pracy gdzie indziej. Taką ankietę ostatnio chyba na pracuj.pl robili badania, dlaczego ludzie zmieniają pracę i wyobraź sobie, że 30 czy 40% jako pierwszy powód podało, najważniejszy podało toksyczny szef, a dopiero później zbyt niskie wynagrodzenie, a trzecie za małe możliwości rozwoju. Więc ten szef to jednak jest, wiesz, ta osoba, z którą masz, chcesz się dobrze czuć. Jasne, jasne. A takie pytanie, co sądzisz o tak zwanych spekulantach? Bo pamiętam, że George Soros jest troszeczkę kreowany na takiego, ja troszkę rozumiem, a troszkę nie rozumiem, dlaczego aż tak jest, kreowany na takiego czarnego demona przy Buffecie, który jest takim aniołem, takim jak powinno być.
dlatego że Soros rzeczywiście robił coś w rodzaju no, tych obstawiania spadków całych rynków finansowych w jakichś konkretnych krajach, nie? Tam Indonezja, Wielka Brytania to tam trochę nabroił, ale jak się dorwał do Indonezji, to już dużo więcej jeszcze nabroił, bo Indonezja no, nie ma takich zabezpieczeń, wiadomo o co chodzi, takich kontaktów, że się z tego wyplątać łatwiej. Co sądzisz o tego rodzaju, bo takie osoby są, no, nie muszę chyba mówić, uważane za takich jeźdźców apokalipsy, jeżeli można, niemal naszych czasów, tak? Jakie masz podejście do tego? A za chwilę spytam cię też o Klausa Schwaba, także będzie jeszcze mocniej. Tak. Wiesz co, powiem ci, że jeśli chodzi o tych spekulantów, ich wpływ na gospodarkę, to ja bym tego aż tak nie przeceniał, ich znaczenia. I ja pamiętam, że ty chyba, bo ja lubię sobie słuchać twoich właśnie podcastów czy filmów na YouTube, ja to bardziej, wiesz, traktuję jako podcast. Miło mi. Więc ty tam chyba kiedyś wspominałeś o Japonii na początku lat 90., że ta japońska gospodarka wtedy się trochę załamała, tam była ta bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości. Czyli i tak by pękła, więc mówienie, tak, że Amerykanie wykończyli swojego sojusznika, to tak, że tam to było Plaza Agreement bodajże, tak, 80. któryś rok, że oni tam ustalili te... Czy w sumie to Amerykanie być może pomogli tak naprawdę, wymuszając to przekłucie kontrolowane. Na przykład właśnie jeśli chodzi o ten słynny kryzys azjatycki z drugiej połowy lat 90. 97. Tak, tam było w ten sposób, że azjatyckie waluty były powiązane z dolarem, a dolar się wtedy bardzo mocno umacniał, no bo Ameryka wtedy była w dobrej kondycji. Uh-huh, ta branża internetowa się wtedy zaczęła rozwijać. Clinton, tak. I po prostu chodziło o to, że oni i tak musieli odpiąć w pewnym momencie już te swoje waluty od dolara, bo tracili konkurencyjność na przykład względem Europy. Było masowe pożyczanie w dolarach pieniędzy tam przez firmy azjatyckie, bo dolar był, to się chyba carry trade nazywa, że pożyczać w takiej walucie, gdzie jest niższe oprocentowanie, są niższe stopy, tak jak Polacy we franku, prawda, pożyczali, bo się wydawało, że jest super, bo będę miał niższe raty, bo jest niższe oprocentowanie niż w złotym, tylko że potem często jest tak, że ta waluta, która jest niżej oprocentowana, to ona potem się umacnia. To nie jest przypadek, bo to po prostu jest tak, że te silne gospodarki no, nie muszą mieć takich wysokich stóp procentowych, żeby przyciągnąć kapitał. Tak, bo i tak wszyscy chcą u nich inwestować. Tak, więc oni mogą sobie obniżyć stopy, tylko że później to i tak wpływa na... No bo jak mamy w ogóle wysoką inflację, to tracimy też konkurencyjność, prawda? Bo jak zarobki u nas rosną na przykład o 15%, a w Niemczech, nie wiem, 7%, tak jak teraz jest ta inflacja, to my trochę... Prawda, konkurencyjność względem, jak to się za szybko dzieje i nie nadąża za tym efektywność pracy, to my teraz no, też mamy ciekawą sytuację, że u nas mieliśmy inflację chyba 16%, a tam jest 8 powiedzmy, czy 9 w Niemczech, to... Tak. Więc musi się to potem wyrównać poprzez kurs walutowy, żeby ten kraj z wyższą inflacją nie stracił konkurencyjności. To się doprowadzone do prawdziwego stosunku wartości, nie? Tak, więc wiesz co, Soros, ja generalnie trochę pod wpływem też książek, tak, które czytałem samemu, tak przyjąłem trochę opinię Henry'ego Forda, że bardziej cenię jednak w tej chwili przedsiębiorców niż w ogóle spekulantów, graczy, no bo jednak przedsiębiorca coś tworzy, prawda? A spekulacja to jest taka trochę gra o sumie zerowej. I może spekulanci nie są jakimiś szkodnikami, że tak powiem, ale... No, sam przypływ pieniędzy no, oznacza, jak mówił David Hume już w XVIII wieku, spekulant pójdzie do fryzjera, pójdzie do krawca. Okej. Wszyscy się cieszą, tylko właśnie, nie? Jakby no jest to takie trochę... Wiesz co, ja czytałem taką książkę, właśnie mam takie dwa sprzeczne sygnały. Najgorszy byłby taki spekulant, który by jeden kraj rozwalał, a w drugim wydawał na co dzień i tam kupował Bentleye na przykład. Nie? Wiesz, ja się tak właśnie zastanawiam, że no, skoro gdzieś płyną pieniądze i ktoś nie jest nim, oni otwarcie nie stosuje jakiejś przemocy i tak dalej, to kapitalizm jest tak pomyślany, że pieniądze raczej płyną do tego, kto robi coś dobrego, prawda, dla reszty. Tak. O ile nie ma jakiegoś totalnego przekrętu i tam, no to
Więc sobie myślę, jeśli te pieniądze płyną w ręce spekulantów, to może oni mają jakiś pozytywny wpływ. I na przykład powiem ci, że taki był myśliciel, o którym ja ci kiedyś mówiłem, chyba Frédéric Bastiat, tak to się chyba wymawia, Bastiat się pisze, chyba Bastiat. A, Bastiat, tak, tak, Frédéric Bastiat. Początek XIX wieku, taki ultrawolnorynkowiec francuski. Tak. Tak, ja właśnie wydałem jego publikację, to co widzialne, to czego nie widać, rząd, prawo. On tam właśnie utyskuje w ogóle na te coraz większe wpływy rządu, że rząd podejmuje inwestowania, a rząd nie jest do tego powołany, żeby alokować kapitał, bo się na tym nie znają ci politycy. Do tego mojego ulubieńca Guy Sormana uważa się za współczesnego Bastiata, ale to trochę przesada chyba, ale tak się mówi. I wiesz co, ten Bastiat właśnie broni spekulantów, wyobraź sobie, ciekawie, i on tam opisuje o spekulantach, którzy wyprzedzają, próbują przewidzieć, jaka będzie na przykład pogoda, i widzą ceny zboża na przykład. I on tam w ogóle mówi, że spekulanci też dawniej, no to częściej w XIX wieku, często... Czasami przechowywali to zboże, żeby ono było droższe i potem nagle rzucić na rynek. Nie? To było bardzo krytykowane czasami. On trochę miesza spekulantów i pośredników, bo to też nie do końca jest to samo, i takich kupców. Więc on to wrzucił trochę do jednego worka i powiedział tak, że gdyby nie było tych spekulantów, kupców, Paryżanin powinien pojechać osobiście na Krym i stamtąd tam kupić zboże jakieś rosyjskie, bo wtedy w XIX wieku to było imperium rosyjskie. Więc ciekawie, tam ten Krym nawet się pojawia w kontekście teraz. No właśnie. To... I on mówi, że właśnie, że ci spekulanci to są tak naprawdę dobrodzieje, no bo oni już patrzą, jaka jest pogoda, szacują, jakie mogą być w kolejnym roku zbiory, i oni już te ceny na przykład podnoszą pół roku szybciej. I temu w tych kontraktach typu futures, takich tych właśnie, jakie te ceny będą za pół roku, i oni, spekulanci tak naprawdę powodują, że poprzez, bo cena jest sygnałem, prawda, informacyjnym. Tak. Więc jak podrośnie ta cena pszenicy z Ukrainy. Nawet, nawet kiedyś żartowano, że Związek Radziecki nie mógłby istnieć, bo gdyby był tylko na świecie kraje tego typu, bo by nie wiedział, jak robić swoje własne, swoją własną politykę ekonomiczną, bo by nie miał wskaźników z wrogich krajów kapitalistycznych. Więc spekulanci, gracze giełdowi, nawet już nie tylko inwestorzy, nawet tacy co traderzy, to oni jakby pokazują, ile coś jest warte poprzez swoje działania. I czasami oczywiście Buffett na przykład twierdzi, że dochodzi oczywiście na rynkach do aberracji, do takich albo skrajnego przeszacowania, albo niedoszacowania, ale na przykład Buffett jest tutaj optymistą i Buffett twierdzi, że generalnie inwestorzy dosyć dobrze wyceniają poszczególne aktywa. Zbożem na przykład, jeśli można powiedzieć, że ojej, ci wredni spekulanci podbili ceny pszenicy o 100%, bo założyli, że będzie susza i spadną plony, ale dzięki temu, że pół roku wcześniej na przykład masz taki sygnał, że kontrakty na dostawę zboża jesienią będą już droższe, no to ktoś z kolei, inny spekulant, może sprowadzić kukurydzę z jakiegoś innego kraju, bo już wie, że mu się to opłaci. I no dzięki temu, jednym słowem, ludzie na końcu nie będą głodować, prawda? Bo mieli na przykład właśnie gospodarki centralnie sterowanej z jakimiś maksymalnymi czy sztywnymi cenami, i wtedy, prawda, często właśnie dochodziło do niedoborów w PRL-u, bo właśnie dlatego, tak. że cena nie była tym, jak. Próbowano zgadnąć, więc już lepiej może niech zgadują spekulanci, którzy są z tym połączeni na co dzień, to prawda. To no trochę właśnie... tak demokracja u Churchilla, prawda, że to nie jest jakiś tam... To ten rozbity chaos czasem lepiej widzi niż zgadza się. Zależy jeszcze od dziedziny oczywiście. Tutaj jest takie pytanie, czy automatyzacja i sztuczna inteligencja zniszczy kapitalizm? Kapitalizm, nie wiem czemu przez C, ale dobra, kapitalizm, może o to chodziło. Czy czeka nasz jakiś nowy neofeudalizm? I ja bym do tego dołączył pytanie, co uważasz o Klausie Schwabie, bo moim zdaniem ja akurat Klausa Schwaba polubiłem, czytając jego książkę Czwarta Rewolucja, dlatego że mi się wydaje, że on przede wszystkim chce nas przygotować mentalnie na to, co się dzieje, że się połączy ta inżynieria cała, biologiczna, inżynieria komputerowa i inżynieria budowlana, jeszcze parę innych, połączą się w jedno i to będzie duży szok
i żeby już myśleć o takich rzeczach, żeby właśnie nie być wyrobnikiem treściowym, żeby, że jak to wejdzie do chmury, to żeby nie było wiadomo, komu zapłacić i kto wykonał heavy lifting, kto wykonał rzeczywiście ten cały arbeit, nie? To, żeby było wiadomo, komu zapłacić, żeby się przygotować mentalnie na to. Natomiast jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, wiele osób myśli, że on się jakoś upaja tymi zmianami i chce, żeby one były jeszcze radykalniejsze i że w ogóle fajnie, bo jest rozpierducha, prawda? I to jest troszkę połączone z tym pytaniem, więc jakby razem. Jakie jest twoje podejście do Klausa Schwaba, do Davos, tego New Economic Forum? Wiesz co, to te tematy przyszłościowe są, to powiem, właśnie truizm, że to jest bardzo trudne, żeby to wszystko ogarnąć i przewidzieć. Ja na przykład patrzę na to z perspektywy giełdy, że w tym momencie te firmy, ten FANG, tak to się nazywało, prawda, czyli Facebook, Amazon, Netflix, który jeszcze wtedy był taki modny, Google, mówiło się o tym, że te firmy, te kilka firm z Nasdaqa, jeszcze Microsoft teraz jakby powrócił, że Microsoft ma teraz wielki taki comeback, bo po Apple'u bodajże Microsoft jest teraz taką drugą najwyżej wycenianą firmą na świecie. Ten stary Microsoft, można powiedzieć, już taki niemodny. No właśnie ja nigdy nie wiem, czemu tak się łatwo zawsze macha ręką na jakieś... Bo już był stary, już tak kojarzy się. General Electric się doskonale ma, General Motors się doskonale ma. Ford jest znowu firmą rodzinną, jak pamiętam, jak pisałem u ciebie o Henry Fordzie, to się zdziwiłem, że to jest znowu firma rodzinna i się polepszyło, bo jako dyrektor generalny został zatrudniony członek rodziny Fordów, także to, co stare, niekoniecznie właśnie. Pamiętam, że gdzieś wspominałeś, że jakieś XIX-wieczne działa rozwaliły jakiś nowoczesny krążownik czy pancernik. Krążownik Blücher. To był lekki pancernik, albo ciężki krążownik, coś w tym stylu, albo kieszonkowe coś tam. Norweskie działo z 1870 chyba lat rozpieprzyło tego Blüchera. No. Ja jestem w ogóle ciekaw, jakby wziąć takiego pancernika z II wojny światowej i odpalić w jakiegoś leoparda. Czy dałoby się takie leoparda rozwalić? Robiono takie rzeczy. Aha. Przecież w tym te były te walki w Syrii, to tam były leopardy tureckie. To się robi. To ja nie wiem, czemu to jest takie dziwne. Zawsze się wszyscy ludzie tak dziwią. Były te takie manewry wokół, niedaleko Los Angeles robi się takie dla krajów zaprzyjaźnionych, Amerykanie robią takie polowania lotnicze i tam czasami jakieś, wiesz, F-14 Raptora rozpieprzy, nie? Wiesz, o co chodzi, namierzy i jakby to była prawdziwa walka, to Raptora nie ma, nie? Albo F-35 zostaje rozpieprzone przez panowie Tornado z lat wczesnych 70. i tak dalej, nie? Także to się zdarza. To jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to takie dwie, trzy rzeczy mi się nasuwają. Jedna to jest to, że w ogóle zmiany w tutaj, jeśli chodzi o to tak zwaną sztuczną inteligencję, bo nie wiem, czy to w ogóle można nazwać inteligencją, to jest w ogóle takie, wiesz, już uważam trochę na wyrost, to możemy tu filozofować, ale jedna rzecz to, że te zmiany jednak zachodzą wolniej, niż z reguły się o tym mówi, bo to jest w ogóle modne powiedzieć, że tu będzie, ja pamiętam jak 10-15 lat temu się mówiło, że prawdopodobnie w tym momencie, w którym teraz już jesteśmy, już będą autonomiczne samochody masowo, że ja pamiętam 10 lat temu się mówiło, że już nie warto prawa jazdy na samochód ciężarowy. Pamiętasz takie artykuły? Tak, jak oczywiście. Miałem 18 lat, to pamiętam, że się mówiło... Że będą helikopterki, że będą prywatne samoloty, samochody latające i są takie rzeczy, takie jak helikoptery, że się albo się jakieś płaty wysuwają, albo dosłownie latający samochód, ale nikt tego nie chce, bo jak to kontrolować ruch, powiedzmy, że się nie pozabijali i tak dalej. Więc te zmiany nie są tak szybkie z reguły, jak nam się wydaje, że będą, bo wiesz, jeśli... Artykuły internetowe się opierają na klikalności. Ja w ogóle dużo się nauczyłem, przez moment dostarczałem content do różnych tradycyjnych portali typu Rzeczpospolita na przykład, tego działu rynkowego bardziej, biznesowego Rzeczpospolitej, bo ona kiedyś miała coś takiego. I ja zauważyłem, że po prostu tam klikalność się liczyła, że musi być sensacyjny artykuł, fajny nagłówek, zastąpią nas roboty, w ciągu 5 lat
kierowcy będą bez pracy. No wiadomo, że coś takiego klikną ludzie, prawda? A... Że Turcy podbili Toruń, bo trzy kebaby otwarli. No. Aha, Więc wydaje mi się, że właśnie, że to tempo jest przeszacowywane właśnie ze względu na tę medialną taką trochę pogoń za tym, że będzie jakaś rewolucja. Słowo rewolucja w ogóle się dobrze sprzedaje, prawda? Tak samo jak słowo wojna, że tak jak ty mówiłeś, krytykowałeś właśnie, pamiętam Bartosiaka za nadużywanie słowa wojna. No, bodajże, że on tam wszystko odnosi do wojny. On dla niego wszystko jest wojna. Nawet to, że Amerykanie chcą sprzedać swoje samochody i że Peugeot i Mercedes chcą sprzedać jakimś rządowi, dajmy na to Azerbejdżanu, swoje limuzyny. To jest wojna, nie? To jest wszystko wojna. To jest Clausewitz Fulgenbaum. I tak samo jest z tą rewolucją AI, że właśnie używa się rewolucja, żeby to jakby, wiesz... Znaczy Klaus Schwab mówi, że to jest rewolucja na zasadzie takiej, że troszkę zatrą się te granice między światem takim, że będziemy jeszcze więcej w tej sieci niż jesteśmy i się zatrą trochę takie granice, które no dzisiaj się na przykład dużo mówi o tym, że na przykład my się widzimy teraz online, ale ktoś powie, że quality time to jest tylko taki na żywo, nie? I właśnie już coraz bardziej będziemy może myśleć, że nie, i czy to wpłynie na inne, inaczej będziemy myśleć po prostu, nie? O rzeczywistości. I ludzie to połączyli, oczywiście mówili, że wiesz, że te wypadki covidowe to był taki, że rządy sobie zrobiły test, wiesz, teorie spiskowe pełną gębą, nie? Wokół tego, czy ludzie dadzą radę, no się okazało, że dadzą radę, no to teraz jest taki teoria spiskowa, że ludzie dali sobie radę, więc jedziemy z tym dalej, nie? No i ci, którzy stracili swoje na przykład biznesy, bo no nie mogli ich mieć otwarte, kiedy były lockdowny, no to oni chętnie wierzą w takie rzeczy, nie? Więc czemu nie? Tak, ja na przykład wierzę, no byłem po tej stronie, która skorzystała na tych lockdownach, bo wtedy naprawdę jak była... No ja w zasadzie też, bo moja szkoła się szybko na online więc a uniwersytet miał problemy na przykład. Nie? Ale wiesz co, jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, z których ja korzystałem przed pandemią, to one wszystkie nadal istnieją. Wiem, że oczywiście pewnie było z 10% firm nie przetrwało, ale wiesz, no nie powinienem pewnie tak oceniać, no bo nie jestem tym doświadczony, ale osobiście jako przedsiębiorca, ale mam wrażenie, że poradzili sobie większość przedsiębiorców z tym. A taką ciekawą rzecz powiem, bo pamiętasz, na początku dzisiejszej rozmowy wspominaliśmy o tym, ja mówiłem o tym, że troszeczkę ta branża technologiczna ma teraz takiego kaca po tym 2021 roku, że tam i zyski poszły w górę i tych firm, tak, i tak. Ceny giełdowe, a teraz wróciły jakby. I pamiętam, że tam były takie właśnie społeczno-filozoficzne dyskusje. Znaczy te firmy właśnie informatyczne. Tak, ogólną rzecz. Polska branża gamingowa bardzo dużo straciła w stosunku do 2021 roku, że był tam wtedy też była historia i ludzie po prostu więcej siedzieli w domu, kupowali więcej gier, spędzali czas online. I ja pamiętam, że wtedy były takie dyskusje, czy to się utrzyma, czy to będzie tak, że potem znikną obostrzenia, a ludzie już się tak od tych gier uzależnią i zmienią swoje nawyki życiowe, że to będzie podtrzymane. I wiesz co, ja uważam, że jeśli tutaj mówimy o takich aspektach ludzkich, czekaj, tutaj widzę, piszę o... No, że... Tak, ja jak jest interesujący komentarz, nie zawsze o niego pytam, ale pokazuję, nie, jakby, że uwzględniony jest, bo cieszę się, że ludzie biorą udział w dyskusji. Tak, więc ja bym powiedział, że z takiego ludzkiego punktu widzenia tutaj naszego też psychicznego i tak dalej, to mi się wydaje, że jednak ludzie w znacznej mierze wrócili z powrotem do tego realnego świata. Czyli jak otwarto z powrotem restauracje, kluby, jakieś puby, to jednak ludzie zostawili te gry. Ale rzeczywiście może tak troszeczkę być, że właśnie zostawili gry, ale rzeczywiście może być tak, że kelnerów w każdej z tych restauracji jest trochę mniej albo coś. No mogą być takie rzeczy, prawda? No nie wróciło już idealnie do tego poziomu, ale jak 80% tej zmiany zostało zredukowane, że... No i to się odbiło też na wynikach firm i tak dalej, więc ja bardzo lubię, powiem ci, pod tym względem giełdę, bo tutaj rzeczywiście obstawiasz swoje pieniądze, czy masz rację, czy nie, i no jest to dla mnie fascynujące, bo możesz postawić właśnie Soros też mówił, że on zawsze zazdrościł naukowcom z tych nauk ścisłych, fizykom i tak dalej, że oni mogą dokonać eksperymentu jakiegoś.
I on właśnie mówił, że fascynuje go spekulacja, bo obstawiasz, że się jakiś scenariusz sprawdzi, czyli na przykład wysuwasz hipotezę, że nie, ludzie po tych lockdownach będą już więcej siedzieć pewnie przy komputerze, to ja kupuję już na długi termin te gry, tych producentów gier. No i na przykład potem tracisz pieniądze, bo nie przewidziałeś zachowania ludzkiego prawidłowo, więc to jest bardzo fajne, że można takie sobie eksperymenty tutaj robić i inwestować pieniądze w to, co się wierzy i twój stan portfela. Się wydaje, że gry komputerowe to chyba jest trudny rynek, nie, do inwestowania, dlatego że tam między tymi producentami. Tak, ale też mody, prawda, że większa brutalizacja, mniejsza, bardziej historycznie, bardziej fantasy, bardziej Star Warsy, bardziej nie wiadomo, nie, co będzie w gustach, prawda? Jak Piraci z Karaibów na przykład ożywili piratów na chwilę, no i były gry, ale gry chyba nie sprzedają tak dobrze, więc to są takie też, tutaj tu jest już bardzo trudna kwestia, bo to jest tkanka kulturowa żywa, nie? Jakby... Tak, to prawda. Wiesz co, tu na przykład Warren Buffett... Bo ty robisz w treści, zresztą ja też, w treści literatura faktu, to jest trochę coś innego, to historia zawsze jakoś tam będzie modna, ekonomia zawsze będzie jakoś tam modna. Znaczy, bo ona nie jest modna, tylko jest po prostu przydatna, nie? Tak. Żeby się orientować, co się działo i co się dzieje, ale w tych sprawach takich umownych, już bardziej literackich, nie? To... Tak, więc na przykład Warren Buffett, on między innymi dlatego przez te ostatnie kilkanaście lat już nie odnosił takich sukcesów, bo on z założenia unika raczej spółek technologii, on Apple'a na przykład kupował, no bo uznał, że Apple to jest marka nie technologiczna, tylko marka konsumpcyjna, prawda, że to już jest produkt modowy w pewnym sensie też, bo to jest forma ubioru też, ten telefon, który ci jakby dodaje jakby wartości twojej wizerunkowej, że jesteś zamożny, masz ten telefon, szpanujesz. No można tak, niektórzy tak to traktują, to prawda. Tak, że to już jest gadżet jakiś, nie jest to już typowa firma technologiczna. Dlatego ja jako filozof tego nie kupiłem, zwłaszcza, że ja też nie mam Apple'a, wiesz, buntuję się. Tak, ja właśnie mam podobne trochę nastawienie względem takich, że mood, to jest prawda, to zawsze podobnie. To jest jeszcze ta kwestia, że dawniej Apple naprawdę robił takie rzeczy, które pasują tylko do siebie nawzajem, ale do reszty cywilizacji już nie i to mnie strasznie wkur, szczerze mówiąc. Ciebie nie? Tak, więc jeśli chodzi jeszcze o tego Buffetta i te filozofie, to on właśnie unika spółek technologicznych, takich typowo technologicznych, właśnie z tego powodu, o którym ty powiedziałeś, że nie da się tutaj przewidzieć, a on stara się, on to nazywa marginesem bezpieczeństwa, czyli wcześniej jego marginesem bezpieczeństwa było to, że jak kupował te akcje tej firmy, o której wspominaliśmy, produkującej mapy, to ona miała tyle gotówki, że on wiedział, że to mu się zwróci, prawda, że... Natomiast tutaj, jeśli chodzi o, wiesz, kupno Nike albo Apple, no to ten margines bezpieczeństwa polega na tym, że jest to przywiązanie klientów do marki określonej. Natomiast jeśli chodzi właśnie o producentów gier, to tutaj te mody już są tak zmienne. No właśnie, bardzo. Ale wiesz co, jeszcze gospodarczo ciekawy trend, który w ostatnich latach się pojawił, to się nazywa po angielsku, z angielskiego śmierć marki. Że te takie marki typu Hellmann's... Czyli co tam, brand dev, czy coś takiego? Tak, że proszki na przykład do prania typu Persil, jakieś, że my jeszcze z tego starszego trochę pokolenia, lata 90. jak pamiętamy, to przecież te marki były kluczowe, nie? A teraz już konsumenci bardziej... Chodzi o to, że kiedyś, jeszcze te 20-30 lat temu, sieć detaliczna była rozdrobniona pomiędzy różne firmy, i producent proszku do prania i jego marka jakby była silniejsza niż kanał dystrybucji. A w tej chwili tak naprawdę, jak popatrzymy nawet na polski rynek, to Lidl, Biedronka, te 3-4 kluczowe sieci mają już tak duży udział rynkowy, podzieliły rynek między sobą i to one narzucają. Czyli może to takie polskie narzekanie, że my nie mamy własnych marek dobrych, nie jest aż takie straszliwe, bo no nie mamy, ale może właśnie jest zmierzch marek. Mi się czasem wydaje, że z marek, które coś jeszcze oznaczają i są to duże firmy, bo tam nie mówię o jakimś Rolls-Royce'ie, tak czy coś, a to właściwie ostał się Mercedes i Zara. Mam czasami wrażenie, że Mercedes i ciuchy z Zary. Wiesz dlaczego? A na przykład proszki do prania nie?
Proszki do prania, nie wiem czemu nie. Chociaż ja zawsze kupuję wizir, bo mi się dobrze kojarzy z reklam. Mnie najfajniejszy reklam miał wizir i nazwa jest taka fajna, wizir. No tak, no takie niemieckie. Persil. Persil właśnie, Persil, nie? Wizja. Kiepsko sobie radzi, wiesz co, ta firma Henkel na przykład niemiecka, bo oni właśnie mieli duże takie portfolio tych marek, wiesz, Schwarzkopf na przykład, jakieś szampony, to już mało kto już pamięta nawet teraz, powiem ci, te marki, a kiedyś to przecież był... Tak, to był Head and Shoulders, był taki zielony też szampon amerykański też. Więc wiesz co, ja tak właśnie też dużo się nad tym zastanawiałem, dlaczego niektóre marki sobie dobrze radzą jeszcze nadal i doszedłem do wniosku, że właśnie chodzi o to, czy ktoś widzi, że ty to masz. Czyli tak jak powiedziałeś chyba, jakie ty wymieniłeś marki? Apple, Zara i Mercedes. A, Zara. No może no bo, Apple jako trzeci. No bo, tak, bo jak ubierasz koszulę Zary, chociaż nie, no nie ma znaczka, tak jak Nike na przykład. Okay, to nie ma, nie. Ale na przykład jeśli chodzi o Mercedesa, no to ktoś ale widzi, tak, że Nike, widzisz Nike, buty Nike'ów jeszcze, tak. Ale tak, to czasami dla ludzi poprawnych politycznie też. Nike to ma też taki dodatkowy jeszcze... Więc jak wiesz, kupisz jakiś 20% tańszy zamiennik i go stosujesz do pralki, no to nikt tego nie widzi, a i ten snobizm jakby nie działa. A jak zapłacisz więcej za telefon markowy, no to możesz w towarzystwie się jakoś tam wyróżnić. Więc ludzie no niestety są takimi istotami, widzisz, które bardzo dbają o ten swój. A może wizerunek. Dobrobyt się tak rozpowszechnił, że już nie zauważamy gadżetów tak chętnie i tak dużo u innych. Nie, no jeśli chodzi o te gadżety zewnętrzne, to powiem ci, że to nadal chyba działa. I w ogóle dla mnie w Apple to było fascynujące, że ten Steve Jobs doprowadził tę firmę niemalże do upadku chyba w latach 80., bo pamiętasz, że oni zaczęli tworzyć te komputery stacjonarne, gdzie wszystko miało być idealnie, rogi komputera miały być, tej skrzynki na przykład miały być zaokrąglone, co kosztowało, przez to huta podwyższyła koszty, wiesz, o 20%, 30%. I później nikt tych jego skrzynek, które trzymasz w domu, nie chciał kupować, jak one miały procesor, na przykład taki jak dwa razy tańszy komputer jakiś IBM-a. I tak naprawdę Jobs doprowadził tę firmę niemalże już do upadku, wyrzucili go, ale ta jego filozofia perfekcjonizmu potem się okazała dobra, jak się pojawił sprzęt przenośny. Bo ten sprzęt, rozumiesz, o co chodzi, nie? Tak. Więc to takie ciekawe dla mnie było, że... Już widzę, że jest materiał na kolejny wywiad, jakbyś miał ochotę, już odklejony od Polski, tak trochę odpłynęliśmy. Tak, ale to nie problem. Bo to i tak, właśnie problem też polega na tym, że o Polsce się zazwyczaj strasznie polsko mówi, z oderwaniu od innych krajów. Tak. Ja absolutnie uważam odwrotnie, uważam, że cały czas trzeba przypominać, że nie jesteśmy w kosmosie, tylko w Europie i w świecie i trzeba to podkreślać. Ale wiesz co, ja tak myślę, że to fajna rzecz z tymi markami, to co powiedziałeś, że w sumie może one nie będą miały takiego znaczenia i... Jeśli chodzi dla nas to akurat dobrze, bo się nie dorobiliśmy nie żadnej. Tak, no poza, nie wiem, tak... Wódką jakąś, wiesz, Sobieski i tak dalej. Tak, a to wiem, to moja siostra była na wymianie kiedyś studenckiej w Brytanii, w Quimper, też Quimper się pisze, Quimper, i ona tam, ten i Francuzi wszyscy otwierali dowki, mówili, że i tam było YC, Żubrowska, Żubrówkę czytali Żubrowska, bo oni myślą, że ska się musi kończyć. Ale jeśli chodzi jeszcze o silne marki, to uważam, że właśnie polscy producenci gier mają szansę stworzyć sobie takie grupy przywiązanych klientów do jakiejś marki i może tutaj zaistniejemy, że właśnie ten Wiedźmin czy Cyberpunk. Wszyscy o tym mówią, tak jakby właśnie to miało te kompleksy braku marek nam troszkę podleczyć i też nie wiem, na ile to jest dęte, a na ile to jest realne, no ale cholera wie, może i jest nawet realne. A powiem ci jeszcze, że jeśli chodzi o ten kapitał bez narodowości i tak dalej, czy że ma narodowość właśnie, myślałem sobie ostatnio o Szwecji, wiesz, że tak patrzyłem na ich PKB na mieszkańca, że im tak od 10 czy 15 lat chyba już nie rośnie i tak sobie myślałem o tym, że tego Ericssona produkującego telefony już, że wyszli z tej telefonii komórkowej, tak samo Finlandia widziałem, że nie rozbijają się za bardzo, że jednak Finlandia te Nokia straciła i tak dalej, Szwedzi Volvo sprzedaje Chińczykom, że bez ale takich narodów... Ale się dowiedziałem, że tylko Volvo
tylko Volvo osobowe. Ciężarowy nie. I dowiedziałem się też, że no i z Saabem jest trochę podobnie. Wojskowe sprzęty naziemne i samoloty są nadal szwedzkie. A teraz się tak kawałkuje bardzo śmiesznie. Jeden mój znajomy pracuje w Volvo ciężarówkowym i stąd to w ogóle wiem. I do Volvo ciężarówkowego jest w pakiecie Renault ciężarówkowe, które jest całkowicie oddzielone od Renault osobowego, nie? Także to jest w ogóle takie się dziwne, no w sumie kiedyś BMW kupiło Rovera i w końcu go sprzedało, zostawiając sobie tylko mini Rovera, nie? To jest takie dziwne rzeczy są teraz, rzeczywiście jest pewien upadek marek, skoro się tak kawałkuje, dawniej by to było troszkę trudne do pojęcia. A jeśli chodzi jeszcze o tutaj perspektywy polskiej gospodarki, to ja pamiętam, że Francuzi krytykowali bardzo Niemcy. No nie jest tak źle z tym Ericssonem, tu ktoś pisze, tylko tak tutaj, a propos to przepraszam, że przerwałem, ale... Tak, widzę też komentarz. Właśnie jeśli chodzi o, też o perspektywy polskiej gospodarki, to ja się tak zastanawiam, na ile my skorzystamy na tym, że my mamy tutaj za naszą granicą jakby taki rezerwuar taniej siły roboczej, też ludzie z Kaukazu w tej chwili coraz częściej do Polski przyjeżdżają, czy jakiś Azerbejdżan i tak dalej. Tacy ludzie, którzy migrowali wcześniej do Rosji, do pracy, to teraz słyszałem, że wiesz, w Moskwie na przykład są łapanki na pracowników kuchni gdzieś tam z Azerbejdżanu, że wiesz, facet, który nie ma nawet rosyjskiego obywatelstwa, wciskają mu chyba paszport i rekrutują go do armii rosyjskiej, wiesz? I tam jest sobie jakieś spory, nawet są dyplomatyczne chyba między niektórymi tymi republikami poradzieckimi, niepodległymi, a Rosją, że po prostu im ludzi porywają wręcz, można powiedzieć. No wiesz, kiedyś się porywało ludzi do floty. A Fryderyk Wielki bodajże chyba porywał też Polaków do swojej armii. Nie? Wszyscy porywali. I nie tylko Polaków, on porywał też z mniejszych krajów niemieckich i tak dalej. Wszyscy porywali, wszystkie duże armie. Łatały dziury pobitewne takimi właśnie przypadkowymi ludźmi. W XIX wieku też, chociaż jest takie przekonanie, że niby nie, ale też, też. I pamiętam, że Niemcy tak krytykowali Niemców za to, że po tym rozszerzeniu Unii Niemcy zyskali podwykonawców tanich w Polsce, w Czechach i tak dalej, i przez to te niemieckie produkty są bardziej konkurencyjne od francuskich, bo francuskie są produkowane w oparciu, wiesz, o francuskie koszty pracy. Tutaj o Amice. Nie, Amica kuchenki, pralek. Pralek nie? Właśnie się zastanawiam. Nie. Oni mieli, wiesz co, różne produkty, ale to raczej było tak, że ktoś im to robił, a oni doczepiali swoje logo, bo były osoby, które chciały mieć na przykład całe AGD od jednej firmy. Amika, wiesz co, ja bym tu się nie zgodził tutaj z tym komentarzem, że jest taka słaba, bo oni też, wiesz co, na przykład dobrze im idzie eksport i właśnie kupili na przykład jakieś marki za granicą, żeby tam pod jakąś marką, nie wiem, na przykład włoską coś sprzedawać. I dobrze sobie Amika poradziła właśnie z tą utratą rynku na wschodzie, że w 2014 roku, jak Rosja zaczęła już tutaj nasze produkty trochę ograniczać u siebie w ramach takich retorsji, to Amica na przykład zwiększyła bardzo szybko sprzedaż w Wielkiej Brytanii, więc widzę, że tacy elastyczni dosyć byli wtedy. No ale to jest przeszłość oczywiście, więc nie wiadomo, jak będzie w przyszłości. No jasne, więc może być analogia, jeśli chodzi o te co do tej konkurencyjności polskiej gospodarki, no to właśnie pytanie, czy tutaj nie jest to dla nas jakaś szansa właśnie, że będziemy mieli jakichś tańszych podwykonawców gdzieś na wschodzie, więc może tak. Zanussi to włoska firma, tak. Gorenje też nie jest nasza, tylko chorwacka, nie? Czy jakoś tam. Tak. Czasami się można mocno, tak jak ja jestem w CCC, ja bardzo długo myślałem, że to jest niemiecka firma, dlatego że widziałem ją w Niemczech parę razy i tak w Polsce jakoś nie zwrócił uwagi i już wystarczy, nie? Więc to bardzo często się nie wie właściwie, co Słowenia. No tak, Słowenia jest jeszcze bardziej od Chorwacji, taka Gorenie. A tak, no, słowacka firma. Więc ja w ogóle słyszałem, że my dlatego, bo wiesz, takie pytanie, dlaczego z Chin się nie sprowadza kuchenek na przykład, tylko produkujemy je tu w Europie. No by wybuchnęły. Wiesz co, chodzi o gabaryty, że po prostu jakbyś miał, cena kuchenki jest bardzo niska w stosunku do jej wielkości, no bo ona kosztuje 2000 zł czy 3, a musisz, wiesz, taki kawał zapchać statku,
A taki telefon kosztuje tyle samo, co kuchenka, a zajmuje nie wiem, 100 razy mniej miejsca, czy kilkaset razy mniej. Znaczy Chińczycy próbują oszukiwać tą przestrzeń i oni próbują robić tak, żeby te dystanse i próbują to robić tak, że na przykład fabrykują i montują coś podczas, jak ten statek płynie w ogóle, o, takie różne dziwne rzeczy. No. Ale to się tak nie da w typa też na takich dużych rzeczach, tylko proste rzeczy. A ja ostatnio, wiesz co, oglądam na tym kanale DWTV, tym niemieckim takim, Deutsche Welle, oglądam sobie taki, tam jest program gospodarczy. Mhm. A okej, okay. Widzę, że dyskusja się pojawiła o emisji. Nie, Amika rozbudziła wyobraźnię. Może dlatego, że to znaczy przyjaciółka po włosku, więc wszyscy by chcieli, Oglądałem, wiesz co, program o jakiejś bardzo dobrze prosperującej polskiej firmie, która produkuje bunkry, wyobraź, i nawet do Stanów Zjednoczonych je eksportują. I to takie bunkry, które mają, wiesz, własne filtry powietrza, agregaty różnej wielkości i popyt wzrósł podobno o kilkaset procent teraz przez te groźby Putina i tak dalej. I wcześniej głównie chyba to szło do Ameryki, a teraz Niemcy zaczęli też kupować takie bunkry przydomowe. Może to nie jest taki zły pomysł, bo te które mi mówią moi studenci strażacy, którzy w ramach obrony cywilnej oglądają te postzimnowojenne, które miałyby nam służyć, gdyby, jak nie daj Boże, Putinowi jeszcze bardziej odjebało niż do tej pory mu odbiło, to mówili, że tam jest problem głównie z systemami wentylacji, widać, że tego dawno nikt nie... więc może to rzeczywiście jest jakiś pomysł. Tak. Firma produkująca bunkry, ale ja jakoś nie słyszałem o niej, nawet się dziwiłem. Teraz zdziwiłeś mnie też tymi bunkrami. A jakbyś sobie przypomniał nazwę? Czy pamiętasz właśnie nazwę? Kurczę, spróbuję. W każdym razie to takie większe, to kosztują kilkaset euro chyba, więc kilkaset tysięcy, przepraszam, euro. No, właśnie to bez przyznania. To dla tych milionerów. Już to taniej by było po prostu się przenieść do innego kraju, gdzieś do Hiszpanii na przykład. Tak, i tam zacząć. Właśnie jak my pracujemy tak zdalnie, tylko ja mam trójkę dzieci, ja w ogóle tak sobie myślałem o tym. No ale to dzieci, to przecież szkoły hiszpańskie są też dobre, tylko tam się lekcje zaczynają 12 minut po dzwonku, a kończą 6, 5, 10 minut przed dzwonkiem, ale poza tym działają dobrze. Ja się trochę obawiam, wiesz co, o dzietność w Polsce w przyszłości, bo my teraz mamy 1,4 powiedzmy, ale obawiam się, że za 10-20 lat, jak jeszcze pojawi się kolejne pokolenie tych dzisiejszych 20-latków, to oni są tak już wyzwoleni, jakby życie bez zobowiązań. No inne podejście, prawda, do życia. Wydaje mi się, że to jeszcze może... Japończycy idą w taką gospodarkę usługowo-robotyczną, prawda? Mhm. I w ten sposób to, ilu nas jest, jakby nie ma takiego znaczenia. Mhm. Poza tym to się chyba będzie rozładowywać samo przez się, przez to, że ilość mieszkańców Ziemi będzie się niedługo zmniejszać, nie? Bo coraz mniej jest tych krajów, które dokładają do tego wzrostu, a coraz... Przekroczyliśmy 8 miliardów, ale ludzie mówią, że 9 możemy nie przekroczyć już. Mhm. Oby tak było. Bo przeładowani jesteśmy w tej chwili. No jak tak się patrzy na tą rzekę Yamunę w Indiach, to Jezus, ile można cyckać z tej rzeki, no już dajcie spokój, tak? Hindusi są mili, więc niech przyjadą zamiast Tak. Wiesz co, jest taka kwestia właśnie, o której nie umówiliśmy. Ja na przykład jestem świeżo, powiem, że Bill Gates nie cieszy się za dużą popularnością, ale przesłuchałem w wersji audio jego książkę Jak uratować świat od katastrofy klimatycznej. On tam właśnie apeluje o te reaktory atomowe stosowane na masową skalę, takie małe. I wiesz co tam, on mówi, że to już jest w zasadzie nieuniknione, że przez najbliższe 50 lat ta temperatura o 2 stopnie na świecie wzrośnie. I to w tym pozytywnym scenariuszu. Więc naprawdę będziemy mieli masowy napływ ludzi do Polski, bo my w Polsce tak naprawdę ten klimat mamy bardzo fajny, że wzrost globalnej temperatury o 2 stopnie nie spowoduje u nas jakiejś katastrofy. Tak, tylko temu towarzyszą inne anomalie, nie? I ja nie wiem, czy to tak będzie, jak oni wszyscy mówią. Ja długo ten problem w ogóle bagatelizowałem, ale wydaje mi się, że tutaj na przykład mamy...
to, co ja najbardziej mnie dziwi, to to, że zamiast zimy suchej i mroźnej mamy zimę jakąś wilgotną, taką w typie londyńskim. To jest pierwszy raz coś takiego. Tak. Od kilku lat widzę, że to jest trochę dziwne. Na przykład. Bo pamiętasz pewnie, że obawiano się bardzo, że polski krajobraz będzie stepowiał chyba, że będziemy mieli trochę jak na Ukrainie, prawda? Że takie długie okresy suszy. Ale w zasadzie ta zima mamy teraz... mamy słabą sieć rzek też i dużo marnujemy wody. Ale w tej chwili ta zima jest taka, że myślę, że te poziomy wód w Polsce bardzo skorzystają na tym, bo takie ciągłe opady deszczu co chwilę i wiesz, bo... No tam niektórzy jakby... mówią, że wiesz, to wraca z powrotem do atmosfery, wraca musi i zależy spaść. Na to... No, musi gdzieś spaść, ale czasem spada... Czasem spada na coś, co bezpośrednio to pcha do oceanu i znaczy do też morza i koniec. Nie? Chyba w Pakistanie były jakieś powodzie, nie wiem czy nie mylę kraju, ale gdzieś tam właśnie w tym rejonie świata, gdzieś tam w Azji Środkowej i były powodzie chyba w Pakistanie, że w jakimś kraju, gdzie zazwyczaj są susze, to były jakieś katastrofalne opady deszczu, bo właśnie tak myślałem, że w Europie susza latem była i też tak się zastanawiałem, gdzie później ta woda... się skrapla, no teraz ale... się martwimy, że klimat tropikalnieje w Polsce, nie? Że amplitudy się zwiększają i znaczy wiesz, no ja nie wiem, czy tam nie ma jednak odrobiny alarmizmu. Ja myślę, że krok jest w tym, że ruch jest w tym kierunku, ale no o Bill Gates się stał o dziwo jak na takiego bardzo bogatego i wpływowego człowieka troszkę memem. W przeciwieństwie do Muska, w przeciwieństwie do innych takich osób, do Buffetta i tak dalej. Bill Gates no, zaszkodził sobie tym, że mówił o szczepionkach zanim był problem i teraz wszyscy myślą, że on wywołał to. To jest jedna rzecz, ale to jest poważniejsze. No ale wiesz, no taki świecie żyjemy, nie pełnym głupków. Tak. No i jeszcze jest to, że on, tam były złośliwe komentarze, że chce rozpylić, bo to był rzeczywiście dosyć dziki plan, rozpylić w atmosferze, bo on miał taki plan. Aha, że już wiem, o który się chodzi. To nie jest tak, żeby taki odbić głupie. Nadmiar. To nie jest takie głupie, tylko chodziło o to, że potem były takie memy, że lepiej, żeby on przestał nożycami ogrodowymi przycinać sobie włosy, a potem może takie plany. To pamiętam, znaczy, że tego typu plany były, nie? Bo on ma taką bardzo dziwną fryzurę, jakby rzeczywiście sam się może tak robi dla zabić, żeby czas nie tracić na fryzję. Znaczy, powiem ci, że na przykład ja pamiętam takie zdanie Alberta Einsteina, który powiedział, że nowe problemy powinniśmy zwalczać nowymi rozwiązaniami. To jest bardzo mądre, bo wiesz, większość ludzi jak słyszy efekt cieplarniany, czy tutaj nadmiar dwutlenku węgla, posadźmy więcej lasu, prawda? A to jest właśnie rozwiązywanie nowych problemów starymi jakimiś sposobami. A wiesz, no ja tutaj jestem na przykład miłośnikiem technologii, tak się stałem w ostatnich latach trochę dużo, wiesz, atomowej też. Na przykład uważam, że ta elektro... Ja też. Tak. No na przykład Bill Gates ma taki pomysł, pewnie słyszałeś, żeby... można nawodnić Saharę, czyli stworzyć tam elektrownie, na przykład atomowe u wybrzeży Afryki, które tylko będą... czy te gnajki nie będą nas potem szantażować, że Algieria, jestem algierskim prezydentem, poczułem sobie zew islamu, no i to jest wszystko nasze. No. Wiesz o co chodzi, będzie trzeba walczyć o tą kałużę. Bo... odsalać by tam było trzeba wodę po prostu i nawodnić pustynię, zrobić tam las, także są szalone naprawdę. To jest strasznie drogie, to jedyni, którzy to robią naprawdę często, to są Izraelczycy, ale to głównie dlatego, że ich Holendrzy, ale to dlatego, że to nie są duże kraje i tam się można pobawić. Nie są duże kraje, a dużo pieniędzy mają w stosunku do kilometrów kwadratowych, no to się mogą bawić Holendrzy i Izraelczycy, ale to generalnie jest dosyć rzadkie. Ciągle. Ja uważam, że te wirtualne biznesy są dobre, bo uważam, że możemy mieć coś takiego, że mieliśmy lockdown, że tak powiem, ze względu na zdrowie, że byliśmy zamykani, a teraz nawet no, niektórzy tacy, wiesz, ludzie myśliciele odwołujący się do tych spiskowych teorii, to mówią, że będziemy mieli lockdown ekologiczny, czyli nas ktoś zamknie w domu, żebyśmy nie mogli za dużo podróżować i tak dalej, bo wtedy ten dwutlenek węgla wytwarzamy. Natomiast ja uważam, że to rynek troszeczkę za nas zrobi. Tak jak mówiliśmy o tych spekulantach, to po prostu wiesz, jak pojawią się jakieś dodatkowe opłaty
uwzględniające CO2 i pojawią się te opłaty na paliwo lotnicze i tak dalej, to może być tak, że po prostu koszty podróży lotniczych, biletów tak wzrosną, już się to zaczyna pojawiać, że... Ale że niektóre tanie linie lotnicze wróciły, o których się mówiło, że ich, też, tak. Ich jakby te wszystkie Ryanaire i Wizzaire przetrwały jednak, a było dużo już mówienia o tym, że one praktycznie nie. Ale wiesz, o czym się w ogóle nie mówi? Się mówiło bardzo długo o tym, że chce się zintensyfikować ruch lotniczy nad Europą dwukrotnie, chociaż ludzie, którzy pracowali w tych, jak Niemcy mówią, Luftaufsichtsparaken, czyli tych wieżach kontroli lotów, oni mówili, że oni ledwo nadążają z robotą, nie? Więc będą jakieś zderzenia czy coś, ale się mam wrażenie, że to nie z powodów bezpieczeństwa, jakbym wolał, ale z powodów właśnie tych klimatyczno związanych jakoś tam, że tego się chyba nie będzie jednak robiło, bo przestał się o tym gadać, a wszyscy o tym gadali. No to jeszcze nie znaczy, że przestaje się o tym myśleć, ale no bo, tak jakby odeszło trochę. Bo wcześniej to był taki jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarce i nawet w tych takich krajach, które już się nie rozwijają szybko, typu Stany Zjednoczone czy Niemcy, gdzie tam to PKB rośnie 1-2% rocznie, to tamten ruch lotniczy jeszcze przyrastał dynamicznie, że to było uważane za taki przyszłościowy sektor. No bo wiesz, jak człowiek się już naje, ma poczucie bezpieczeństwa jakieś, zapewne ma służbę zdrowia, no to te dodatkowe pieniądze wyda na podróże, jakiś rozwój osobisty. Przecież tak niektórzy mówią, że ludzie już tak nie będą chętnie podróżować, bo te kanały podróżnicze już tak wszystko ładnie pokazują, że tak jakbyś tam był, nie? To już nie jest takie, wiesz, że tutaj i tutaj widzisz jakieś tam, jakieś coś tam Taj Mahal, za tą pikselozą chyba jest Taj Mahal. No nie, no masz ten Taj Mahal już tak wylany na ekran, że ty z własnymi oczami go tak nie zobaczysz wyraźnie, jak on ci to pokaże. Wiesz o co chodzi, nie? Że jestem miłośnikiem tego vlogu Kasza, nie? I aha, okej. Okay. On ten Taj Mahal, no już tak mi go podetknął po prostu pod gały, że ja już nie wiem, po co tam mam do tej Agry jechać, nie? Wiesz, prawdopodobnie jakbyś tam pojechał, to nawet mógłbyś się rozczarować, bo to często w telewizji, wiesz, Sahara, te lwy i to wszystko wygląda ładniej, mi się wydaje, bo wiesz, kiedyś oglądałem programy takie nakręcone o Polsce, z lotu drona i tak, tak dalej, to naprawdę te miejsca wyglądają... No, ja pierdzielę, to lepiej niż Szwajcaria, nie? Tak, to wygląda, no, pamiętam. Podczkówkowo, Wawel gdzieś tam z lotu ptaka, czy... Tak, no. To było takie wszystko krwiste takie, nie? To co... Musielibyśmy chyba sobie odpowiedzią na to sektora podróżniczego powinno być nałożenie nam jakichś filtrów na okulary, no ty nie nosisz okularów, ale mógłbyś w tym w celach założyć specjalnie, byś miał... jakieś takie filtry podkoloryzowujące trochę, żeby to miało, żeby własne oczy, jako tu zmęczony turysta, miałeś szansę, jakiekolwiek szanse z vlogiem Kasza albo czymś takim. Wiesz, ciekawa jest ta technologia Metaverse Facebooka, czy Mety właśnie, to by zmienili nazwę, tylko w tej chwili widzę, że tam jest zastój, właśnie nawet zwalniają pracowników, więc zobaczymy, jak to się potoczy, czy będą te wirtualne biura i tak dalej. To jest ciekawe, nie? W każdym razie widzę, że zawsze jak próbują tam wcisnąć jakiś gadżet, były te okulary Google'a kiedyś, pamiętasz, jaki pomysł? I nie przyjęło się, że ludzie nie chcą mieć już jakiejś tam dodatkowej rzeczy na głowie założonej, że jednak ten telefon jest wygodniejszy. Więc ci niektórzy wizjonerzy z Doliny Krzemowej sobie wyobrażają, że my będziemy gotowi. Implanty tu sobie będziemy. Nie, ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą na raczej tak, że tam wiesz, mówią do tego i tam mówią, że chciałbym tam. Tam puszczają i watashi, to tak, ale żeby sobie to wsadzić wbrew. Tak. Dosłownie wbrew były takie jakieś tutaj takie pierdołki. Znaczy słyszałem, że Szwedzi są najbardziej chyba, ty pewnie się lepiej orientujesz, że oni są najbardziej otwarci na takie rzeczy, że tam ileś osób dobrowolnie sobie jakieś chipy wszczepiło, tak, żeby ale to, drzwi otwierać, czy płacić. Tak, ale to dlatego, że Szwedzi po tym, jak przegrali z tą wojnę północną z Rosją, to oni się trochę reinwentowali jako społeczeństwo naukowe, wiesz? Potem od tego momentu najbardziej ważni Szwedzi to są Linneusz, to jest Swedenborg, to są takie postaci, Plomgren, to są sami wynalazcy i naukowcy praktycznie, Nobel w późniejszych czasach. No tak, faktycznie, kurczę. No. Że Szwedzi trochę są, oni uważają, że są narodem modernistycznym, narodem naukowym, że oni w ten skop
to wierzą. Tak? Mhm. Ale to trochę widzisz samospełniające się takie, że zażyczyli tak. sobie, że chcą tacy być i stali się tak. tacy. To pokazuje, że mamy wolną wolę w jakimś tam stopniu, czy możemy... Tak, tak oczywiście, że mamy, oczywiście, że mamy. Tak, mhm. i to jest w ogóle ta samokreacja kulturowa jest bardzo ważna, dlatego ja się strasznie martwię, jak Polacy nie umieją porównać swojego losu i swojego miejsca na świecie z innymi krajami w ogóle, mhm. tylko śnią o jakimś neojagiellońskim imperiach, które, no wiesz, no mamy 37 średnio zamożnych obywateli, no jakim my tam jesteśmy imperium, jeżeli nigdy nie byliśmy zresztą, ale ludzie lubią wierzyć w takie rzeczy i kiedy myślimy o bzdurach, to nie rozwiązujemy problemów faktycznych, więc no. Ja byłem, powiem ci, już minęły na szczęście te czasy, jak była ta katastrofa w Smoleńsku i potem przez 8 lat się dyskutowało o tym Smoleńsku, każde wydanie wiadomości i tak dalej. Ja pamiętam, że byłem wkurzony wtedy o to, że my po prostu tracimy czas jako społeczeństwo na taki temat, który w ogóle nas nie rozwija właśnie, nie? Że zamiast właśnie myśleć o przyszłości, coś działać, no dobrze, że już mamy to za sobą, że mam nadzieję, że się po raz kolejny kiedyś nie wpakujemy w taką dyskusję tego typu, nie? Jako społeczeństwo, bo to jakby odbiera nam energię do tych takich poważnych... Znaczy wiesz, ja myślę, że przyjdzie kolejny SARS, no a tak, przyjdzie, nie? Bo ludzie jeżdżą po całym świecie, roznoszą wszystko. No i potem będzie, że Bill Gates, dobra, wtedy nie udała mu się ta pandemia, ale teraz specjalnie tak mówię, że boty nie wyhaczyły. Ale teraz spróbuję znowu tą pandemię zrobić i no. Ale powiem ci, że Elon Musk teraz się zaczyna stawać takim czarnym charakterem, że o ile wcześniej był uwielbiany, kochany, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że teraz ten Twitter jeszcze doszedł, że on ogranicza wolność słowa. I teraz widzę, że on się przeobraża. No bo takie korwinisty i takie inne, oni myśleli, że jak przyjdzie Musk, to że on będzie każdą głupotę pozwalał na Twitterze robić, a on tylko pozwala niektóre głupoty, takie mniej głupie głupoty. I to ja kiedyś do Elona Muska miałem stosunek negatywny, bo mi się wydawało, że on jest takim zastępczym dla NASA trochę. Aha, tak. A za to robi właśnie za wielkiego biznesmena. No ale faktycznie, potem trochę też pod twoim wpływem go trochę zacząłem bardziej lubić. No, to jest taka postać, no na pewno jakoś tam inspirująca, tak? Jest on, ale czy... Nie, i on chyba najmniej nadal jest uważany za... Tak. No może dlatego, że on ma generalnie dosyć prawicowe poglądy. Tutaj się nie ma co czarować, bo ma. I to go wyróżnia trochę od tych innych krzemowców. Może dlatego, że on jest RPA i to inny kontekst kulturowy. Natomiast jeszcze... Nie jest jakimś kalifornijskim gostkiem, który wie, że LSD i tam inne. On miał też tam jest chyba lekki autyzm ma chyba i był taki czy coś w tym stylu, czy Aspergera, czy coś tam. No i on dorastał w takim raczej odosobnieniu, więc wszystko jest inaczej niż u tych, u tych wszystkich Kalifornijców, co robią wszyscy wszystko to samo. Nie? Kalifornijcy są tak lewicowi czasami, że oni na przykład studenci, którzy jedzą wieprzowinę, potrafią być okrzyczani, nie? Jak w ogóle śmiecie mordować zwierząt? To już dyskryminacja jest, wtedy wchodzi. Nie? To jest taki trochę już inny stan umysłu, że tak powiem, w Kalifornii. Tak? A jeszcze tylko ci powiem, bo już chyba powoli się zbliżamy do końca, bo już mamy dosyć długą tę rozmowę. Jeszcze tylko ja tobie chciałem też zadać pytanie, bo ja się tak zastanawiałem nad... My dawno nie rozmawiali prywatnie, to nam się trochę przedłużyło. Taka kwestia Polska jako tutaj sojusznik Ameryki, no bo staliśmy teraz, się chyba nawet jeszcze te więzi się zaciśniły. I tak sobie myślałem o zimnej wojnie, że był Tajwan, była Korea Południowa, czyli te takie państwa graniczące z przeciwnikiem Ameryki, one często na tym korzystały. Jak zobaczymy sobie, jak się potoczyły losy gospodarcze Korei Południowej, to raz, że w takim społeczeństwie, które graniczy z wrogiem jakby dużym, jest mobilizacja i łatwiej, prawda, pewne inwestycje podjąć, ograniczyć jakiś socjal, żeby zainwestować w coś rozwojowego, bo można powiedzieć, że słuchajcie, chcielibyśmy wam dać więcej, ale nie możemy, bo mamy tego wroga, który może to wszystko zniszczyć, prawda, więc musimy się rozwijać, stawiać na technologię, a z drugiej strony może ta Ameryka też trochę pomagała jednak jakimś transferem technologii, nie wiem, co ty o tym sądzisz właśnie, czy Korea dzięki temu tak się rozwinęła, że Ameryka ją wsparła?
gospodarczo. Są takie kraje, które zdają się te rzeczy łączyć, ale nie ma ich dużo. Szwecja zawsze była podawana jako taki przykład kraju, który inwestuje dużo w technologię i w socjal też. Więc to się jakby nie do końca... Z drugiej strony można powiedzieć, że jak człowiek, bo to takie u nas korwinowe mówienie, że jak człowiek nie ma tej poduszki socjalnej, to ma bodziec do większych wynalazków. No i mi się wydaje, że nie wiem, czy tak jest. To może być na odwrót nawet, wiesz, chyba. Może być nawet na odwrót. Cholera wie, pewnie ludzie mają, wiesz, różną psychologię i różnie to na nich działa. Ale tak, no, jest coś takiego rzeczywiście, że te kraje frontowe, czyli myślisz, że Ukraina, czy Polska, czy Łotwa, tak, na przykład, by skorzystały na... No może tak, to nie jest wykluczone, chociaż trzeba pamiętać, że o czym w Polsce się trochę zapomina, że NATO to jest cały wielki system i tam te państwa zachodnie, co my mówimy, że one nic nie dokładają do tej obrony tutaj rejonu jako strefy wpływów NATO, bo to, co my bronimy, to my nie bronimy tak naprawdę Ukrainy, tylko strefy wpływów NATO. Nie bierzemy udziału w żadnej wojnie tak naprawdę. Chociaż się lubi tak mówić, bo to się więcej wtedy sprzeda książek, nie? I tak dalej. Tak. Ale to jakby to powiedzieć, brakuje trochę tego. Brakuje trochę słów. No, my lubimy troszeczkę myśleć, że my jesteśmy przy tych Amerykanach tak na serio, a te inne państwa to blablabla. A to się tak nie dzieje, to tak nie ma. Na przykład wszystkie kraje teraz już dokładają do tego. Niemcy wprost powiedziały, że jak będziemy niedogrzani z powodu braku rosyjskiego gazu, bo nam zakręcą, to mieszkania mają być niedogrzane, tak, a przemysł ma pracować pełną parą, bo to jest ważniejsze, tak. Czyli Niemcy zrobili na mnie wrażenie, bo już się mówiło, że Niemcy to są sami tacy, halo Matthias, że nie ma już tej dyscypliny. Okazało się, że to zrobili coś takiego, co wiesz, no, ja wiem, że im jest łatwiej, bo dla nich gospodarka to tak trochę jak nauka w Szwecji, taki rodzeń patriotyzmu, to u Niemców Wirtschaft jest tym elementem patriotyzmu, i oni się dobrze czują, jak Mercedes się dobrze sprzedaje, dlatego go kupują, że się lepiej sprzedawał. I to jest takie fajne, tak samo taki walec, który się sam napędza. No to jest fajne w sumie i ja nie wiem, czemu się na to obruszać. I czasem mam wrażenie, że się mówi, a ci Niemcy to ty nie dzisiejsi, że trzeba tak po amerykańsku, że dobry samochód to japoński albo inny cudzoziemski, a nie amerykański. Nie, ja tutaj tego nie widzę i myślę, że oni mogą jeszcze tutaj bardzo mocno się na Rosjanach nawet zemścić za ten numer, jaki oni tam zrobili, więc myślę, że jedne z bardziej dotkliwych tych wycofań firm i tak dalej, ostrzej robili Niemcy niż inne kraje. Ale u nas się o tym nie mówi, tylko się mówi raczej w kontekście tego, że czemu Francuzi i Włosi tak wolno wycofują te firmy, zamiast zauważyć, że Niemcy szybko strasznie. Bo to tak wyglądało, jakby właśnie tam była ta kłótnia. Mi się strasznie nie podobało zachowanie Niemców przez pierwsze kilka dni tego konfliktu. Ja mocno po nich łaziłem, no bo to wiesz, no to było dziwne trochę. Nie wyrzucają Rosji ze Swifta, negocjują, kiedy wszyscy tak, są wkurwieni na Rosję, a oni taka odklejka, nie? Ale to potem ja to widzę, że oni się jakoś do tego, nawet ten cały Scholz, gdzie SPD zawsze jest takie troszeczkę bardziej wyrozumiałe dla Rosji, nawet ten cały Scholz się naprostował. Także no wiadomo, no, rzeczywistość jest zmienna, płynna, więc tak. To też więc niektórzy na przykład się dziwią, czemu ja tego Macrona tak chwalę, no bo co, no negocjacje są fajne, no jakaś łączność, jakiś telefon do Putina ktoś musi mieć, no pokój kiedyś zawrzeć będzie trzeba, ale jak pałował żółte kamizelki, to uważałem, że się zachowuje jak tyran. No bo, czyli to nie jest tak, że... No tam zginęło chyba kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt w czasie całych... Tak, tych... i tam w ogóle były takie numery, że ta policja taka do rozpędzania tego się przybierała też za żółte kamizelki, żeby rozbijać to od środka. Niektórzy mówią, że... Znaczy nie, bo to jest taka technika policyjna, tylko że to zabrnęło trochę za... To jest w porządku, legitne, tylko czy to nie zabrnęło za daleko, wiesz o co chodzi. No tajniacy zawsze są w Polsce też, jak są jakieś tam przed Pałacem Namiestnikowskim,
no to policja się przebiera za demonstrantów i potem nagle ten tam i potem nagle ma ręce tu, nie? I kto to? A taki sam Gostek jak on, nie? Tylko może bardziej umieśniony. O co chodzi? O co chodzi? Ja nic nie zrobiłem. To najlepiej, jak był ten w Polsce, ten niedoszły zamachowiec, który chciał chyba parlament wysadzić, czy coś, jakiś chemik, i znalazł w internecie dwóch ziomków, którzy byli niby, mieli być jego kumplami, czy dołączyć się, i chyba wreszcie się poczuł szczęśliwy, że ma dwóch przyjaciół, a potem się okazało, że tych dwóch dodatkowych to było podstawionych. Nie? Ja też tak naprawdę już prowokacja, która... że może nawet on nie miałby takiego pomysłu, gdyby tamci mu nie podsunęli, że to już dochodzimy do granic absurdu, nie? Że... No teraz o tych, ten niemiecki, ten pseudo taki groszowy zamach stanu. To podobna sytuacja. Do nich też policja po prostu się zapisała. To połowa policjanci się zapisali. To... Połowa może nie, ale tam z tych 800 osób czy coś, no tam pewnie z 15 to może by policja, nie? Mhm. Czemu nie? Dobrze, dziękuję Łukaszu, bardzo fajne. Myślę, że koniecznie się umówimy na rozmowę jakby też poza cyklem Polska bez mitów, tak o historii w ogóle biznesu i historii tego, co zresztą jest naszą trochę wspólną pasją, twoją bardziej, ale no ja też u ciebie pisałem o Disneyu, o Henrym Fordzie, także myślę, że takie tematy też by było fajnie i że zwłaszcza, że ta wiedza wcale nie jest przestarzała wbrew pozorom, tylko właśnie co chwilę się wraca, więc z tamtych czasów. Także myślę, że coś takiego będziemy kombinować. Miło było pogadać, bo dawno nie gadaliśmy w ogóle, więc też trochę nam taki flow poszedł na zasadzie. A propos Disneya, to teraz na przykład z Davos była chyba wczoraj czy przedwczoraj informacja, że jakaś wnuczka czy prawnuczka Disneya właśnie powiedziała, że chciałaby być wyżej opodatkowana. Więc to widzisz, cały czas ta historia na nowo się gdzieś tam wraca, nie? Te nazwiska się pojawiają. Tak. No właśnie, ten nowy dyrektor Forda, który jest z rodziny Ford i nosi nazwisko Ford, nie? A się mówi, że kres firm rodzinnych, no to wtedy nie robi to firmy rodzinnej, ale jakby tak trochę jakby robi, bo... Tak. No właśnie, bo jest najęty, nie? Już służy komuś innemu, ale jest łączność jakby, jest domniemanie, że będzie bardziej się starał, bo jest połączony z tą historią i te rzeczy, które też się tak trochę dezawuuje w biznesie, a z racji, że właśnie ty pamiętasz o tej, no jesteśmy obaj po historii, tak, więc też między innymi, chociaż ty robiłeś też socjologię, tak? Tak. No właśnie, więc ten, ale to jest właśnie ten kontekst, prawda? A tak przy okazji dowód też, Łukasz jest żywym dowodem, że nie trzeba być wyłącznie ekonomistą, można być z innych tych całkowicie bardzo, bardzo fajnie do ekonomii przyjść i także też przy okazji. Bo też ekonomia to też jest nauka społeczna, więc między socjologią a ekonomią to wcale nie ma takiej wielkiej różnicy. No właśnie, bo to są... Tak, i to nie są nauki ścisłe też, bo one są takie nauki, to są nauki, podobnie jak historia zresztą, to są takie nauki, których wiele rzeczy musimy się domyśleć, bo nie zrobimy laboratorium. Nie zrobimy Polski z reformami Balcerowicza, nie postawimy ją obok Polski, drugiej Polski, bo nie ma drugiej Polski, chyba że w jakichś tam światach równoległych, to pewnie, no i co z tego, że w światach równoległych, tak to inaczej zupełnie wyglądało, także zmiennych za dużo. Także nie ma jak zrobić laboratorium, nie? A nawet w biologii możesz, dwa szczurki z laboratorium. To ten George Soros właśnie. George Soros ciekawy właśnie mówił o ekonomii też w swoich książkach, że właśnie obiekt obserwowany sam jest jakby podmiotem też równocześnie. I jeśli ludzie na przykład usłyszą jakieś prognozy od ekonomistów, to mogą inaczej zacząć postępować i wtedy prognozy ekonomistów się nie sprawdzą. Więc to też jest bardzo ciekawe. Że... Ale też w Polsce jest też taki mit, że trzeba wybrać jeden model ekonomiczny i koniec. Też jest taki mit. A to nie są nauki ścisłe, to nie jest jakaś czysta matematyko, fizyka. Więc tego się po prostu nie da zrobić. To w jednych, ja tam uważam, że protekcjonizm w tym, a w innym wolny rynek. No tak wszyscy tak robią, więc czemu my nie mamy tak robić? A mam wrażenie, że mamy opory, że to nie jest normalne, żeby rząd w coś zainwestował. A niby czemu nie, Jezus? Jak ludzie chcą. Tak, to na przykład ten Charlie Munger mówił, że w ogóle inwestor giełdowy powinien używać gdzieś około 90 różnych modeli.
W ogóle istnieje nieskończona liczba modeli, teoretycznie można tworzyć kolejne i wszystkie będą miały w jakimś tam stopniu słuszność. Tak, tak. I właśnie on mówi na przykład, wiesz, o, że inwestor giełdą równocześnie posługuje się tym modelem doskonałej efektywności rynku, bo jakoś tam tworzy sobie takie założenia, że konsumenci będą racjonalni i tak dalej, że pokierują się niższą ceną i kupią ten produkt, a nie inny, a z drugiej strony jest model mówiący, zakładający snobizm właśnie, że ktoś chce się wyróżnić i kupić coś droższego, czyli inwestor giełdowy musi mieć te wszystkie modele w głowie i stosować, więc to jest bardzo rozwijające. No, ale to jest troszkę odpowiednik, można powiedzieć, tej nauki, że friedmanizm, hajkizm jest bardziej taki, że człowiek tam wie, co robi, a keynesizm pokazuje, że jednak są te masowe strachy i one też mają dużo powiedzenia. I ja w ogóle mam takie podejście do doktryny bardzo takiego rozkręconego wolnego handlu, takie trochę podejrzliwe, bo czasem mam wrażenie, że to jest pewna forma, tutaj by zabrzmi trochę lewicowo może, ale taka forma broni dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych. Nie chodzi tu o to, że oni coś w ogóle robią i że oni kogoś trzymają za gardło, bo to nie, ale przekonają, że tego się raczej nie robi. A jak tak spojrzymy na biznesy różnych krajów, no to Fryderyk II w XVIII wieku, Japończycy w XIX wieku, a Hindusi i Chińczycy w XX wieku, wszyscy zrobili tak, że państwo wzięło, państwo stworzyło i rozdało swoim ulubieńcom, mówiąc, bierzcie i gospodarujcie już prywatnie z tego wszyscy. Tak? No i tak to było po prostu. I teraz mówić, że tutaj najlepiej kraje te, w których nigdy rząd nie ingerował, no co za bzdura. No. Nie, to rzeczywiście. To jest po prostu bzdura. No sam Amerykanie też ingerują, bo są dopłaty dla rolnictwa, potem była kukurydza, a potem zrobiono kina. I też państwo je niektóre wznosiło, bo trzeba było kineskopy i tam coś trzeba jeść w tym kinie, więc niech będzie, że chociaż ten nadmiar tej kukurydzy, żeby ceny nie spadły, to do kin. Więc to jest przecież kraj ultra wolnorynkowy, a przecież takie coś jest. I to jest też historia sukcesu, chociażby może nie taka inspirująca, jak te takie bardziej Bill Gatesowo, warsztatowo, garażowe. Nie? Tak, pewnie. No, bo to gorzej się sprzedaje taka historia. Po prostu. Ale to tak przy okazji, bo jako jeden z panujących mitów w Polsce właśnie, że ekonomia jest nauką ścisłą i że jest ta albo ta, jak nie ta, to na pewno ta i też zawsze 100% 1:1. Nie? No nie, tak to nie działa. Poza tym są jeszcze właśnie te czynniki surowcowe, kulturowe i tak dalej. I tak jak mówisz, 90 metod stosować. My w Polsce troszeczkę ten właśnie model neoliberalny, że tak powiem, zdobył przewagę w latach 90., bo po prostu na zasadzie przeciwieństwa, że od komunizmu czy socjalizmu to chcieliśmy pójść w drugą stronę. Nacieszyć. I powiem tak, no brutalnie z punktu widzenia osoby zarabiającej w Polsce ponadprzeciętnie, to jest to w jakiś tam sposób korzystne. Teraz troszkę się już to kończy, już jest to ograniczane, no ale tak jak mówiliśmy o tych udogodnieniach dla oszczędzających na emeryturę, no to jest to ewidentne premiowanie bogatszej części społeczeństwa tutaj na przykład właśnie takimi ulgami. No. Tak, zgadza się. A teraz się próbuję to jakoś trochę wyrównać. Taką dyskusję właśnie o wolnym rynku czy o interwencjonizmie i o tych najbardziej inspirujących przykładach biznesu i rozwoju całych rynków, to na pewno się jeszcze do ciebie o takie rzeczy odezwę. Fajnie to wyszło, mi się wydaje. Widzowie też raczej zadowoleni, bo tak. O Dolinie Krzemowej poza dwoma, trzema trollami, które przyszły, ale trolle są zawsze niezadowolone, ale to z nimi jesteś, nie tak, a nie z nami. Natomiast także jakbyście te twoi słuchacze chcieli czegoś o giełdzie też dowiedzieć, więcej rynkach finansowych, spółkach, to jasne. Tak. Myślę, że tak. Dobra, fajnie. Tak, tu ktoś potwierdzają, że zadowoleni zobaczyć widzowie. O, super. Żeby nie było, że jestem tutaj pustosłowny, jak mówią Rosjanie, bo mi się bardziej podoba niż gołosłowny. Tak. Mimo że rosyjskie się teraz mniej podoba. Fajnie. Ja mam trochę, można powiedzieć, dwie natury, że z jednej strony lubię sobie pofilozofować, teoretycznie pogadać, a z drugiej strony można mi takie bardzo praktyczne pytania To jest bardzo fajne. To jest atut, a nie problem. To jest okay, super. Fajnie, super. Dobrze. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć.